Hola amigos de La Liga, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie i zapraszam was na La Liga Bonita z udziałem Wojciecha Kowalczyka. Witam, dzień dobry. Dominika Piechoty, Nuance Sport. Dzień dobry. Oraz Jakuba Kręcidły, sport.pl. Dzień dobry. Witajcie kochani i oczywiście zaczynamy od tematu, który najbardziej was porusza cały czas na Twitterach i różnych innych forach, czyli tego wyciekniętego kontraktu Leo Messi, dramatyczna okładka El Mundo. I moje pytanie do was brzmi, czy bardziej was bulwersują te kwoty tam podane, no, pół miliarda euro, czy bardziej was bulwersuje, że ktoś ten kontrakt ujawnił, działając na szkodę klubu i samego piłkarza? Co jest dla was bardziej bulwersujące? Dla mnie sam fakt, że El Mundo ujawniło ten kontrakt, jest absolutnie normalny, bo ja jako dziennikarz też bym zdecydował się na taki krok, gdybym dostał do rąk umowę, która, tak jak piszą, rzekomo rujnuje Barcelonę. Tylko że no, tutaj El Mundo moim zdaniem poszło bardzo w kierunku szukania sensacji, ponieważ... No jest to sensacja, znaczy, nie, no, liczby, które są w tym kontrakcie, są szokujące. Naprawdę, tego się nie da w żaden sposób ukryć. To jest najwyższy kontrakt w historii futbolu. To są liczby, które... Sportu. No, prawdopodobnie też. Historyczna chwila dla sportu, żeby zobaczyć, ile rzeczywiście zarabia Leo Messi, ale tak naprawdę ta liczba wydaje się relatywnie rozsądna, jeżeli spojrzymy sobie na to, ile Messi generuje przychodów do Barcelony. Tak? Nie ma jakiegoś takiego... Nie jest klarownie powiedziane, że Barcelona zarabia dzięki niemu, nie wiem, 732 miliony euro i tam ileś tam tysięcy, ale jest... No, niezaprzeczalnym to, że Barcelona na Messim zarabia kolosalne pieniądze. Każdy sponsor chce, by Messi był właśnie, by oferta się kręciła wokół niego, tak? Na 90% slajdów, jakie Barcelona pokazuje sponsorom, jest marka Leo Messiego. Z koszulek, z których się tak, ze sprzedaży koszulek, z których tak się śmiejemy, Barcelona rocznie ma około 20 milionów euro i około 90% koszulek sprzedaje z nazwiskiem Messiego. Można ta kwota tutaj, którą opublikował Sport, jest takim odporem danym. No, teoretycznie tak. Tam to jest tyle, ile on zarobił dla Barcelony. Z szacunków, jakie dawały katalońskie media i hiszpańskie media, wynikało, że Barcelona płaci Messiemu około 120-130 milionów euro rocznie brutto, ale zarabia przynajmniej 140 do 200 milionów, tak? Więc rocznie wychodzi właśnie około kilkunastu do kilkudziesięciu milionów euro zysku na czysto, więc na koniec dnia jest tak jak w każdej firmie. Firma płaci pracownikowi tyle, żeby jeszcze sama miała na tym zysk. Tak? No tutaj to nie jest problem Messiego, że dostał taki kontrakt, bo on na niego zasłużył, ale problemem jest to, że inni nie dowieźli swojej części. Nie jest problemem to, że Barca płaci Messiemu 140 milionów euro rocznie, ale problemem jest to, że płaci 50 milionów euro Griezmannowi, czy płaci 30 parę milionów euro Dembele, czy komuś tam innemu. Problemem jest też pandemia, no bo gdyby Barcelona zarabiała rzeczywiście miliard euro rocznie, taki jak zakładała, że będzie zarabiać, to ten kontrakt byłby utrzymywalny, ale jeżeli twoje przychody spadają o właściwie 1/3, około 300 milionów euro w skali roku, no to się musi odbić też na finansach. Wojtek, Kamil Szerszeń pyta tak, czy tak wielkie pieniądze, jak mówimy, największy kontrakt w historii sportu, gdzieś widziałem porównanie, że budżet, że Leo Messi zarabia, no tam było 138 milionów euro, Barcelona na niego wydaje, on dostaje z tego po podatkach 88, ale ten budżet na Leo Messiego, to jest Barcelona kosztuje 138 milionów za sezon i to jest więcej niż wynosi budżet płacowy 15 klubów La Liga, 15 klubów Premier League, a w Bundesliga tylko Bayern ma większy budżet płacowy, Serie A Juventus. Kamil Szerszeń pyta, czy tak wielkie pieniądze dla Messiego są odpowiednie? Leo wygrał jedną Ligę Mistrzów na ostatnich 10, a piłka nożna to przecież gra zespołowa. Tak wkładając kij trochę w mrowisko. No, z perspektywy patrząc, on na te pieniądze jak najbardziej zasłużył. Ja uważam, że mógłby dostawać jeszcze większe. Dlaczego nie? Pamiętajmy, mówimy o zawodniku, który... Niech mi ktoś poda, ktoś, kto tam zadał pytanie, niech mi poda, ile... Kamil. Ile drugi piłkarz, jaki drugi piłkarz ma tyle złotych piłek, co Messi? O, tu masz statystykę, to z kolei argentyński dziennik wyliczył, ile Leo zrobił dla Barcelony. Nie no, tylko zwróćcie uwagę. To, co on robił dla Barcelony przez dekadę i zdobywał złotą piłkę za złotą piłkę, albo wymieniał się z Ronaldo tylko, no to później jak posiadasz do przedłużenia kontraktu, to nie możesz dostać mniej niż miałeś, tylko musisz dostać więcej, bo jak nie, to odchodzę. Wyobraź sobie, jak tak 3 lata temu zamiast przedłużenia kontraktu, nie przedłużamy ci i odejdź.
Właśnie, to jest ważne, którą... I teraz wyobraź się, co by się stało w Barcelonie wtedy. Jak to odejść? W jakim wieku? Nie ma 30 lat na karku. Mówię tu 3-4 lata temu. Odejść? Jak to odejść? Odejść, bo nie damy ci tych pieniędzy? Nie zasłużyłeś? No wyobraź sobie, kiedy były podpisywane ta kasa? 2017. Pamiętaj, 2017. Co wtedy było na koncie Barcelony? Jaki tytuł za tytułem? No mówmy się, no Barcelona przestanie do tamtego czasu. No musisz dać najlepszemu piłkarzowi na świecie. W tym samym momencie praktycznie kończy karierę, albo żegna się z Barceloną Xavi, za chwileczkę Iniesta, no ale no zostaje ci Messi. No, pożegnał się Neymar chwilę wcześniej. Barcelona, kiedy podpisywała kontrakt z Messim, to było w październiku, listopadzie 2017 roku, ona chwilę wcześniej straciła Neymara. To Bartomeu w sytuacji, w której wszedł do niego do gabinetu Messi, Messi mógł powiedzieć mu, że chce to, a prezydent by mu to dał, bo jedynym, na czym mu zależało, była fotka z uśmiechniętym Leo Messi, mu sobie podają ręce. Właśnie, mamy jeszcze jedna podstawowa rzecz, bo taka, ja rozumiem, że Messi to jest taka odpowiednie nazwisko, figura, tak, żeby się do tego przyczepić. Tylko, że do Barcelony jakoś nikt nie przyczepił. Ja na przykład nie płaciłbym. Ja bym dał 10 euro Brad White'owi rocznie i niech sobie gra. Kto pokazał płacić ponad tam około 8 milionów, żeby on sobie przyszedł, dostał chyba 3,5 czy 4-letni kontrakt, no, i dostaje potężną kasę jak na takiego słabego zawodnika. Tu jest rozwalanie pieniędzy w Barcelonie, a nie takich zawodników, Malcolm, Pjanić, po co Pjanić? I tak... Nie można wymieniać. Teraz dwóch ostatnich sezonów wymieniłbyś ze 20 nazwisk, którzy nie byli potrzebni i tak naprawdę też Barcelona straciła pieniądze i pewnie w całym rozrachunku pewnie nie były to tak, jak Messi zarabia, ale wyrzucone w błoto i pewnie te złe finanse. Na pewno złe finanse Barcelony nie są przez zarobki Messiego, bo jeżeli Messi takie pieniądze zarabia, to na nie zasłużył. Całą swoją karierą w Barcelonie i ogólnie swoją piłkarską, bo ja nie widzę tutaj problemów z tym. Oczywiście teraz w przypadku Barcelony, bo trzeba też dodać jeszcze jedno, to, że to się, ty na początku mówisz, że to wyszło. No, mnie to nie dziwi w Barcelonie, że cokolwiek wychodzi. Tam wszystko już wychodzi z tej szatni. Z klubu i tak dalej. Tam już nie ma, tam nie ma kto zarządzać tym klubem tak naprawdę. To wszystko jest tam dziełem przypadku. Wyniki też są dziełem przypadku i tak naprawdę ten cały sezon to będzie taki przypadkowy, że nie wiadomo do końca, o co chodzi. Oczywiście najlepiej się przyczepić do Messiego. Ciekaw jestem, jak będzie tak Messi to odbierał. Wiesz, czy to też nie jest taki atak? Na zasadzie, bo mówi tak, aha, w ten sposób? No dobrze, no. Wiesz, on też ma w pewnym momencie gdzieś punkt zaczepienia, punkt zastanowienia się, tak? No bo odszedł Bartomeu, czego chciał Messi. Ale jeżeli dalej w klubie są ludzie, którzy będą dziennikarzom podsyłać różne kwity na ciebie, no to on powie tak, nie panowie, to w takim razie jednak odejdę. Nie chcę mi się tutaj bawić z wami w takie, że ja co pół roku będę musiał czytać na siebie, cała prasa będzie na pierwszych stronach, ile ja zarabiam, za chwilę do kogo zadzwoniłem, z kim się spotkałem na zakupach i tak dalej, i tak dalej. Okaże się w końcu, że on powie, nie, to ja wolę jechać do innego kraju, pograć sobie spokojnie w piłkę. Filip Dobrowolski zadaje słuszne pytanie, co chcą osiągnąć ludzie, przez których wyciekły kolejne raporty dotyczące sytuacji linii defensywy Blaugrany oraz szczegóły kontraktu Messiego, czy ta kwota zawarta w kontrakcie was aż tak dziwi, no to o to pytałem, ale tutaj właśnie to pytanie kuli protest. Komu mogło zależeć? No bo oczywiście możemy powiedzieć, że dziennikarze tu dotarli, prawda, ale to nie jest efekt dziennikarskiego śledztwa. Oni mówili, że dostali kontrakt Messiego 48 godzin zanim go publikowali. To nie było tak, że oni go gdzieś szukali i w jakiś ten sposób stało się, tylko ktoś przyszedł przypadkiem na ulicy, znaleźli, na ławce leżało i opublikowali. Bo nawiązując do tego, co powiedział Wojtek, jakie mogą być konsekwencje? Czy to, nie wiem, zniechęci Leo ostatecznie do... Zależy, jak tę sytuację przypisze, też za kulisami, jak zostanie opisana. Ona na pewno przyjdzie do klubu i nagle zapyta, halo, jak to się dzieje, że prywatne rzeczy, które powinny leżeć w sejfie i są jakimiś dokumentami owianymi jednak pewną tajemnicą poufności i tak dalej, nagle wychodzą, no bo... Tak naprawdę to wszystko jest podane na tacy, co do eurocenta, ile tam to wszystko jest obliczone, porozkładane, ile podatku i tak dalej. Więc tak jak powiedział Kuba, ktoś przed gotowym kontraktem, ja gdybym miał strzelać, to bym powiedział, że to raczej ludzie z poprzedniego zarządu, którzy raczej chcieli w jakiś sposób się wybielić, na zasadzie pokazać, zobaczcie, skoro no jakby sam Bartomeu powiedział, i tak ta sprawa się skończy. Mamy ten cytat, mów. No właśnie, i tak ta sprawa się skończy w sądzie, tak czy tak, i tak wszystko od razu, on odpiera jakby zarzuty, ale i tak wszystko zostało połączone z nim, no z racji też braku sympatii i tak dalej. Natomiast no widzisz teraz, jaki jest... Całkowita nieprawda, to nie ja ujawniłem, mówi Bartomeu. To jest o tyle śmieszne, że Bartomeu był przez Messiego oskarżany w La Sexta o to, że... To jego zarząd i on sam wypuszczali informacje do mediów. To, że Bartomeu teraz wychodzi i sam prosi się
nie udzielił ani jednego wywiadu, ale wysyłał do dziennikarzy SMS, że słuchajcie, to nie ja, to nie wyciekło przeze mnie i tak dalej. I to też jest dość symptomatyczne, że nagle facet, który zniknął z mediów na 3 miesiące, nagle do nich wraca i mówi, próbuje się tłumaczyć, że to nie on, tak naprawdę nie mając żadnego dowodu, ale kurczę, ta sprawa, żeby Messi udowodnił, kto doprowadził do wycieku, będzie nierealna, bo tak naprawdę w tym momencie ten kontrakt był chyba w 5 miejscach. Był w klubie w Barcelonie, gdzie dostęp do niego miało kilka osób. Był w siedzibie La Liga, gdzie są wszystkie kontrakty piłkarzy. Był u prawników, którzy analizowali ten kontrakt. Był w Urzędzie Skarbowym, chociaż tam podobno był w jakiejś tam mniejszej części pokazany i był u rodziny Messiego. No jak sobie analizujemy, której z tych stron mogło zależeć na ujawnieniu tego kontraktu, na ujawnieniu jego wartości, na ujawnieniu liczb, no to mi się wydaje, że tutaj wychodzi wyłącznie na klub, no bo prawnik nic by z tego nie miał raczej. Rodzina Messiego tym bardziej, myślę, że nic by z tego nie miała, no bo on ich... Jak mówili bliscy Messiego w La Vanguardia, czy tam w El Pais, ich nie zabolało to, że ten kontrakt wyciekł, no bo ich nie zabolało to, że wyszła kwota. No bo to, że Messi zarabia tam tych 120, 130 czy ileś tam milionów euro, to jest relatywnie normalna rzecz, biorąc pod uwagę to, co on wnosi do klubu. Ich zabolało to, że kolejny raz ktoś im wbił nóż w plecy. I to ktoś prawdopodobnie z klubu. Messi już w listopadzie, kiedy przyleciał ze zgrupowania kadry Argentyny, mówił, że ma dość bycia problemem w Barcelonie, bycia źródłem każdego problemu. I teraz mijają 2 miesiące i znowu Messi jest źródłem wszystkich problemów. I choć dyrektorzy Barcelony byli, jak Jordi Mestre na przykład, mówili o mano negra, jak to się mówi w Hiszpanii, czyli o tej czarnej ręce, która gdzieś tam włada wszystkim, że Real przegrywa, to nagle się do nas muszą przyczepić. To naprawdę jest bez sensu, bo nie wiem za bardzo, kto na tym chce zyskać. I tutaj, tak jak mówił Dominik przed chwilą, w Barcelonie w zeszłym tygodniu dużo się mówiło o finansach, bo opublikowano ten budżet, o którym dużo mówiliśmy, o tych miliardowych długach i tak dalej, więc może był to jakiś sposób na to, by pokazać, że to słuchajcie, to nie my, to Messi, jego wina i tak dalej, ale takie... Moim zdaniem prawdziwą ruiną Barcelony nie jest to, że ona płaci Messiemu 120, 140, 130, 130 milionów euro, ale to, że są w tym klubie lub byli w tym klubie ludzie, którzy próbują wykorzystywać Messiego do tego, by tuszować swoje błędy, swoją własną niekompetencję. A pytając o kwestię tego, czy Messi pozostanie na Camp Nou i czy to wpłynie w jakiś tam sposób na jego przyszłość, to mi się wydaje, że nie, bo Messi sobie doskonale zdaje sprawę, że po 7 marca, czyli po wyborach prezydenckich w Barcelonie nie będzie nikogo z tych ludzi, którzy w tym momencie Barcą zarządzają. Ale ja widzę też dwa rozwiązania. Właśnie raz to no dzisiaj na skraju jakby doprowadzenia do sądu i wyjaśnienia tego, czy on jest winny jakby zaprzepaszczenia takich pieniędzy i tak dalej, jest właśnie Bartomeu i jego ludzie. No raz, że próbujesz jakoś odwrócić uwagę od tego, że zobaczcie, ile pieniędzy jeden człowiek wygenerował i tak dalej. Właśnie spojrzysz na taką kwotę, to jest połowa takiego rocznego budżetu i tak dalej, i tak dalej. Druga sprawa też wkurzenie samego Messiego właśnie w taki sposób, że na zasadzie, kiedy on sobie może myśleć, że skoro ciągle jest wszystko przeciwko mnie i powiedzmy stwierdziłby, okej, odchodzę, bo potrzebuję spokoju, to też jakby częściowo poprzedni zarząd jakby delikatnie zrzuca z siebie winę, bo powie później, zobaczcie, my odeszliśmy, miał już nowych ludzi, a mimo wszystko chciał odejść, czyli nie tylko my jesteśmy tacy B. Natomiast co do samej tej kwoty, ja oczywiście złapałem się za głowę, jak ją zobaczyłem w takim kontekście, że to jest rzeczywiście rekordowy w dziejach sportu kontrakt, ale jakby oczywiście uważam, że uzasadniony, bo patrząc na to, co generuje Messi, no to tyle samo przynosi. Ale dało mi to też to do zrozumienia, jakie to w ogóle w Hiszpanii te pieniądze i tak dalej wywołują no szalone dyskusje. Na przykład w NBA wszystko jest jakby jawne. Tak samo na przykład w Premier League też masz dość dużą łatwość, żeby dojść do pewnych kontraktów. A w Hiszpanii to jednak zawsze, kiedy cokolwiek wypłynie, jest... Powiedzmy, no to nie są w ogóle publiczne tematy. Kiedy coś wypływa, kiedy staje się nagle tematem debaty, no to rzeczywiście to wywołuje skandal na kilka tygodni. Więc... To też tak daje do zastanowienia, czy w przypadku w ogóle nie dałoby się tego jakoś kiedyś unormować. Wiadomo, że nie jest przyjemne powiedzieć komuś, że wszystkie pensje mogą być na przykład publiczne, ale jednak no, wiele takich lig naprawdę z absolutnego topu nie doprowadza do tego, żeby to wywoływało jakiś skandal, żeby można było coś rozdzielać na przykład na takie bonusy, na takie premie i tak dalej, tylko raczej wszystko jest dość jednoznaczne. Mi się wydaje, że większy problem, że tutaj nie sama pensja Messiego wywołała taką burzę, bo sama pensja Messiego jest relatywnie normalna. Messi ma w kontrakcie zapisane chyba około 60 milionów euro rocznie brutto wynagrodzenia. I to jest kwota plus minus porównywalna z tym, ile płaci Cristiano, ile płaciłem to z Cristiano, czy ile płaci Paris Saint-Germain Neymarowi, czy będzie płacić Kylianowi Mbappe. To są pieniądze, które są mniej lub bardziej, ale w granicach rozsądku tego, co się płaci najlepszym piłkarzom na świecie. Tym, co było problemem, były po pierwsze te premie, które były
absurdalne, no, były przyznawane za tak naprawdę proste rzeczy, za awans do 1/8 finału Ligi Mistrzów, czy za jakieś tam mniej lub bardziej dużo osiągnięcia sportowe, plus te dwie premie za przedłużenie i za zakończenie, za lojalność i za przedłużenie kontraktu. To jest coś, na czym się Barcelona nie nauczyła, bo Neymar odchodził z Barcelony w 2017 roku, on podpisał kontrakt chwilę wcześniej, w którym sobie zapewnił taką właśnie premię za wierność Barsy i później musiał o tę premię się kłócić w sądzie. Nawet nie wiem, czy ta sprawa jeszcze trwa, czy już jeszcze się skończyła. Trwa, widziałem, że władze Barcelony zadeklarowały, że nie wycofują z sądu, więc tylko jak skończą z Setienem, to ruszą tam. Ale wiecie, tutaj, co by nie mówić, to tak naprawdę Barcelona się nie nauczyła na błędach. No tutaj się sparzyli z tym Neymarem, który chce od nich pieniędzy, a chwilę później dają taką samą premię Messiemu i to te premie tak naprawdę windują ten kontrakt do poziomów niewyobrażalnych, tak? No bo to jest chyba około 100 milionów euro samych bonusów. Tylko że też o tych bonusach pisały już wcześniej katalońskie media. Na przykład w La Vanguardii się dowiedzieliśmy, że ta premia za odejście z Barcelony, znaczy ta premia po kontrakcie, która miała być wypłacona w lipcu, Messi się dogadał, że ją dostanie na przestrzeni 4 najbliższych lat, że będzie wypłacana w 8 latach i tak dalej. To wiadomo, w żaden sposób nie normalizuje tej premii. No ale jednak... Nie, że wszystko naraz, tak. Tak, tak, tak. To nie jest tak, że to już teraz ma dostać Leo tyle kasy. Ostatnie pytanie, żeby zamknąć już ten temat i przejść do piłki. Jako że takie generalne znalazłem tutaj, widzę, że mamy widzów też na Bałkanach i tutaj pani Blażena w Pniordolić pyta. Często się mówi o tym, że Real czy Barcelona nie potrafią uszanować swoich legend. Powiedzcie, jak to jest, że Messi kocha w cudzysłowie Barcelonę, jednocześnie prowadząc do jej upadku faraońskie chore zarobki, a Sergio Ramos mówi, że będzie umierał za Real, a targuje się o 2 miliony. O co tutaj chodzi? Wątpliwości naszych widzów. Znaczy, no wiesz, co, w przypadku Messiego, no też trzeba spojrzeć na to w ten sposób. No przecież to jest jedyny zawodnik, jakiego ja widziałem z tych najpotężniejszych, największych gwiazd, który nie jest świrem, tak? Ronaldo wielokrotnie to pokazywał, Neymar wielokrotnie to pokazywał. Messi całą karierę siedzi spokojnie, nigdzie żadnych afer, rodzina, dom i tak dalej, i tak dalej. Wszystko poświęcił piłce nożnej, nazdobywał wszystkiego, co się dało, poza reprezentacją, tak, ale no dobrze. No, finale Mistrzostw Świata grał, finał Puchar Copa Ameryka też grał, chociaż nie wygrał, ale dobrze, przegrał oba te finały, czy tam trzy nawet finały, bo dwa chyba Copa Ameryka przegrał. Ale bierzmy pod uwagę to, co zrobił dla Barcelony. To jest, wiesz, no dzisiaj, najpierw, dzisiaj się tak mówi, on zrujnował Barcelonę. Pół roku temu mówiliśmy, czy ten Messi potrzebuje zostać w Barcelonie. Wszyscy mówią, nie, niech zostanie w Barcelonie, niech nigdzie nie odchodzi. Teraz, że on zrujnował tą Barcelonę. Tak naprawdę każda ta wypowiedź, każde takie szukanie, w ogóle dla mnie nie ma podstaw, bo wiesz, no, w przypadku Ramosa. No ale Ramos chce, bo on sobie postanowił jedno, albo zostaje i dajecie mi to, co ja chcę, albo szukam tych pieniędzy gdzieś na zakończenie kariery w jakimś innym klubie, który mi te pieniądze da, bo on jest przekonany, że on te pieniądze dostanie. No, wiesz, Ramos nie podchodzi na zasadzie i te gwiazdy. Słuchaj, Michał, ostatnio było nawet na chyba bodajże głównej stronie marki o Realu Madryt. Myślisz, że Florentino Perez tak te swoje gwiazdy przy odejściu szanuje? Tam wszystkie, no, tam był tak i Figo, i tak mówię. I Fernando Hierro, i Casillas, i Ronaldo, i Ramos. Szanował? Przy odejściu dał im to, co chciał? Nie, jak chcecie, to odejdźcie. No to Ramos zdaje sobie sprawę, że przed nim byli więksi piłkarze, bo umówmy się, więksi. No i też musieli odejść, no to on sobie nie pozwoli. Wiesz, w pewnym momencie kończy się ta przyjaźń i kochanie klubu, bo pamiętajmy, że Sergio Ramos to nie jest żaden wychowanek Realu Madryt, tylko to jest wychowanek Sewilla. No, Ramos już gra 15 lat tam w Madrycie. Nie, nie, to się no, wydaje, że to już jest żył z miastem, ze wszystkim. No, chwileczkę, pamiętaj, że jak brał parę lat temu ślub, to zrobił to w Sewilli, nie w Madrycie. Wiesz, że będzie mieszkał na koniec, dlatego on też nie będzie tutaj dyskutował. Klub albo dajesz wolną rękę. Oczywiście on by chciał grać, ale też nie grać za frytki. No, tak, według mnie tak to wychodzi. Nie można wszystkiego zwalać na piłkarzy, że piłkarze są winni słabym finansom Barcelony, Messi, bo Ramos to on powinien dziękować, że on gra w Realu Madryt, to niech nie zarabia tych 2 milionów więcej. Chwilę, zaraz. To kto ma zarabiać? No właśnie. Vinicius? Brad White? No ludzie kochani, no z całym szacunkiem. No tamci niech zarabiają po 10 euro, a reszta niech zarabia jeden i drugi gwiazdorzy mają zarabiać najwięcej. Tak jest wszędzie, no tak jest w NBA, w NHL-u.
No ludzie kochani, no trudno, żeby teraz oni nie zarabiali na swoim poziomie tak na to, co zasługują. No, a Ramos zasługuje. No. Nie można też mylić takich pojęć jak na przykład miłość do klubu i też swego rodzaju, no nie można jakby być frajerem, jeżeli chodzi o to, co ty dla klubu powiedzmy generujesz, no bo przychodzi ci na koniec sezonu i taki Messi i wymienia ci w lidze, jestem najlepszym strzelcem, asystentem, driblerem i każdą kolejną statystykę, kluczowe podanie. Przychodzi ci Ramos i mówi, słuchajcie, ja wam robię za napastnika, rozgrywającego, obrońcę i tak dalej. No to jakby co ty dajesz temu klubowi, Ramos tak samo pokazuje, zobaczcie mecze bez mnie, zobaczcie mecze ze mną, no jakby jestem dla tego klubu wszystkim. No i to jak, kiedy patrzysz, ile dostaje Eden Hazard, który przychodzi z zewnątrz, ile płacisz Jovićowi, tak samo Messi, ile jest wydawane na Dembele, Griezmana i kolejnych piłkarzy, to dlaczego ty masz nagle z okazji jakiejś miłości do klubu wyrzekać się pieniędzy, skoro widzisz, że klub pompuje coraz więcej za każdym razem i na całym świecie szalone podwyżki dostaje każdy. Neymar, Mbappé, po prostu każdy jest pompowany coraz większy pieniądz i ty z racji jakiejś, powiedzmy, miłości do klubu, ktoś ci powie, masz odpuszczać pieniądze, które tak naprawdę tobie się należą najbardziej. To też jest jakby niepoważne. Tak jak mówi Kowal, jeżeli generalnie ty produkujesz czegoś najwięcej, no to jesteś najlepszym pracownikiem firmy, absolutnie, dwa razy lepszym niż kolejny drugi, no to tobie się należy ten zysk, a nie skoro ty jesteś najbardziej z klubem zżyty, jesteś jego symbolem, to ty powinieneś pić się pieniędzy wystrzegać, dziękować za nie, a ktoś z zewnątrz dostanie, bo po prostu klubie ma. No nie no, oni mają do nich tych pieniędzy tak naprawdę pierwszeństwo. No i dzisiaj nawet to co tutaj wszyscy mówimy, tak? Te pokazywanie klubu na świecie. No dzisiaj, za chwileczkę będziemy mieli Mistrzostwa Europy. Ja mogę powiedzieć, że jedyny strzelec bramki na Mistrzostwach Europy w Realu Madryt to będzie Sergio Ramos. O, nie wierzę, bo tak, Benzema nie pojedzie, a Hazarda to tak raczej, nie wiem, czy on w ogóle za chwilę znowu czegoś się zapie. On teraz odpoczywa chyba znowu. 400 dni bez pełnego meczu, teraz znowu przemęczenie. To będzie Real, powie tak, aha, na Mistrzostwach Europy strzela tylko Ramos, no bo wiadomo, że w Hiszpanii to on albo z głowy strzeli, a karne wykonuje, tak? No to, no to strzeli. No i tak powiesz, to jest jeden zawodnik, który na Mistrzostwach Europy ci bramkę strzela. No, wiesz, to jest zawsze, będą mówili, zawodnik Realu Madryt, piłkarz Realu Madryt. No dzisiaj nie możemy powiedzieć o Ramosie, że on nie generuje zysków, albo, bo jest środkowym obrońcą. Z całym szacunkiem. No jest wszystkim. No, on jest ikoną i radzie klubu i według mnie na taką, na to, co on sobie zażyczył, zasługuje i powinien to dostać do końca. Zostać do końca w Realu Madryt. Ja tylko ostatnie zdanie dodam odnośnie Messiego, Ronaldo i innych gwiazd futbolu, że dla nich ludzie wchodzą na stadiony. Ja jako kibic pojechałem do Nowego Jorku na NBA, ale wyjazd cały ustawiłem po to, żeby zobaczyć LeBrona Jamesa. W Barcelonie znam mnóstwo ludzi, którzy jeździli na Messiego, znam mnóstwo ludzi, którzy jeździli na Ramosa, którzy chcieli po prostu zobaczyć gwiazdy. I takim ludziom się płaci, bo się na nich zarabia. No na koniec dnia nie usprawiedliwisz temu, żeby turysta wydał 200 euro na bilet, żeby zobaczył Bright White, czy żeby zobaczył któregoś tam mniej lub bardziej wartościowego piłkarza Realu Barcelony. Oni, piłkarze, sami doskonale wiedzą, ile są warci, ile generują klubowi i na koniec dnia tyle po prostu zarabiają tyle, ile powinni. Nie wiadomo, że będą te debaty, będzie to budziło emocje, bo ten temat zawsze budzi emocje, temat kasy, ale naprawdę robienie z tego takiej afery, bo mija chyba już czwarty dzień, kiedy rozmawiamy na temat Messiego i tego, ile on zarabia, na temat Ramosa też mówimy już bardzo długo i tego jego przedłużenia kontraktu, czy chce 2 miliony więcej, 2 miliony mniej, czy jakąś tam inną długość kontraktu, to na koniec dnia gdzieś tam się klubom pewnie by się po prostu zwróciło, tylko po prostu trzeba skupić się na troszkę innych, mniej polemicznych tematach. A z nami jest Cezary Wilk, prosto z La Coruni. Witamy Czarku, podkreślam zawsze vloger Wilka Piłka, odsyłam na YouTube'a. I żeby zakończyć ten temat, który tu ciągniemy bardzo długo, pytanie do ciebie, Czarku. A, czy zbulwersowała ciebie ta kwota, czy samo ujawnienie kontraktu, ta czołówka El Mundo? Czy na jakiego piłkarza ty wydałbyś 200 euro, żeby dzisiaj pójść i obejrzeć go z trybun? Czy jest taki przy okazji najlepszy piłkarz, przeciwko jakiemu grałeś? Cześć, dzień dobry, witam was. No słuchajcie, czy zbulwersowała mnie sama kwota? Absolutnie nie. Jest to najlepszy piłkarz obecnie na świecie. No można by tu dyskutować, ewentualnie Ronaldo, Messi, natomiast jeden, powiedzmy, z dwóch najlepszych, który musi zarabiać najwięcej. No jeżeli nie on, to kto? Natomiast na pewno bulwersująca jest sprawa samego wypłynięcia kontraktu. No to są rzeczy, które absolutnie nie powinny mieć miejsca w świecie sportu, tym bardziej w piłce nożnej. I to absolutnie jest do wyeliminowania jak najbardziej. Jeśli chodzi o zawodnika, z którym ja się mierzyłem, no to był to Cristiano Ronaldo. Był taki moment, kiedy trafiłem do Deportivo La Coruña i mieliśmy taki mecz towarzyski taki był turniej przedsezonowy organizowany co roku przez zespół Deportivo La Coruña i tam właśnie w jednym meczu graliśmy z Realem Madryt
i wtedy właśnie Ronaldo przyjechał. Pamiętam, że była taka sytuacja, że wtedy on chyba celowo jakąś galę opuścił. Nie wiem, czy to była organizowana przez FIFA czy UEFA, coś w tym stylu, bo właśnie twierdził, że ma ważny mecz towarzyski i to był właśnie ten mecz towarzyski z Deportivo, który przyjechał Real. Wygrał zdecydowanie. Ja tam miałem możliwość grać pierwszych 45 minut w tym spotkaniu. To żeby przejść do spraw sportowych, pytanie z czatu, które zdeterminuje moje następne pytania do ciebie, w zależności jak odpowiesz. Emil Kapusta pyta tak, bo za chwileczkę pewnie sobie porozmawiamy o Atletico Madryt, ale pytanie jest takie, czy dziś, na początku lutego roku pańskiego 2021, możemy stwierdzić, że to bardziej Barcelona jest zespołem, który goni w cudzysłowie, no ale jeszcze tak, Atletico Madryt czy raczej Real Madryt? Jak to widzisz? Patrząc na formę. Będąc na bieżąco i sugerując się przede wszystkim ostatnią kolejką, no to jak najbardziej Barcelona. Zresztą to Barcelona kilka ostatnich meczów ma zwycięskich i widać, że chyba powoli wchodzi na tą odpowiednią ścieżkę. Tym bardziej, że Messi jest w dobrej dyspozycji, w odpowiedniej formie. Jak on gra, to gra cały zespół Barcelony. To już powtarzamy od ilość naszych spotkań. Natomiast no, Real Madryt, to już mówiliśmy wielokrotnie, że tu będzie taka sinusoida i chyba nie należy się spodziewać niczego pewnego w wykonaniu królewskich. Także dobre mecze będą przeplatali chociażby takimi jak ten ostatni ligowy z Levante. Także ja myślę, że jeśli chodzi o pościg, to chyba bardziej Barcelona. Natomiast no, raczej nie wróżę, że tak powiem, szczęśliwego wyścigu dla żadnej z drużyn z Atletico, ponieważ na Atletico jest chyba nie do dogonienia już w tym sezonie. No tak, bo to trzeba zwrócić uwagę, że jak można kogoś gonić, jak ten ktoś cały czas wygrywa, no to wiesz, no nie odrobisz punktów, no to jest w ogóle jakaś złośliwość, nie? Nie dość, że nie możesz odrabiać punktów, na razie to Barcelona odrobiła punkty do Realu Madryt, to dogoniła Real. Ale do Atletico nie może dogonić, bo jak upatrzysz od porażki ostatniej Atletico z Realem Madryt, to Barcelona więc już pogubiła punktów. A Atletico nie dość, że tak, wygrywa mecz za meczem, to jeszcze ma ten jeden zaległy. I weź go goń, jak to on ma jeszcze jeden mecz zaległy. No i teraz tak, jak masz dogonić drużynę, która po prostu ma gdzieś te mecze remisowane, jakieś wtopy ze słabymi. Mecz za meczem wygrane, 3 punkciki za 3 punkcikami. Luis Suarez go dokłada co chwila do sieci, tam nie widać, że to jakiś podstarzały zawodnik starszy. Zabawa, jeszcze meczek wolne, zaległy. Karne, wszystko. Wszystko tam strzela, panenki tam, czego on tam nie robi za chwilę. Jak mówię, no tak naprawdę nie ma kogo gonić. No tam jest tylko, na zasadzie, jest to drugiego miejsca. Będzie walka o drugie miejsce, bo drugie miejsce daje Super Puchar Hiszpanii w przyszłym roku grania. A, rzeczywiście, faktycznie. Czarku, Ola Wasung tak to ujmuje, właśnie to, o czym mówił Wojtek Kowalczyk. Pokaż mi, jaką masz dziewiątkę, a powiem ci, kim jesteś. Luis Suarez kontra Bright White. Nie da się już tego zepsuć i Atletico będzie mistrzem. Cholo zbudował piękną maszynę, a wisienka na torcie to prezent od Barcy, czyli Luis Suarez, czy też tak to widzisz, czy według ciebie Atletico jest na autostradzie wręcz do tytułu? Znaczy, wydaje mi się, że to trzeba potwierdzić to, co mówił Wojtek. No dzisiaj to już nie trzeba być ekspertem, żeby stwierdzić, że to jest absolutny faworyt. Jakby tutaj myślę, że nawet ciężko polemizować z tym stwierdzeniem. No wygrywają takie mecze chociażby jak ten z Cadiz, gdzie mimo tego wysokiego zwycięstwa i strzelenia 4 bramek, to nie był jeden z lepszych meczów drużyny Diego Simeone. Oni wyszli na to spotkanie trochę rozluźnieni, popełniali takie proste błędy, jakie do tej pory im się nie zdarzały. Natomiast no, wynik mówi sam za siebie. Na koniec 4 bramki do przodu, 3 punkty dopisane. Luis Suarez z kolejnymi trafieniami. Zresztą była taka fajna sytuacja. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak Luis Suarez strzelił tego pierwszego gola z rzutu wolnego. I było ujęcie kamery właśnie na Diego Simeone i on taki rozluźniony z takim uśmiechem od ucha do ucha, po prostu śmiejący się. I to najlepsze podsumowanie chyba obecnej formy po prostu Luisa Suareza, który no jest kapitalny w tym, co robi absolutnie. To jest bardzo ciekawy swoją drogą temat, który wywołał czarek tego gola, którego zdobył Luis Suarez z rzutu wolnego. To była pierwsza od bardzo dawna bramka Atletico z rzutu wolnego i na treningu przed meczem Atletico z Cadizem Simeone rozmawiał z Lemarem, z kimś tam jeszcze i właśnie mówili, że no, od dawna nie strzelili gola. Suarez mówił, że on jeszcze w Liverpoolu wykonywał mnóstwo rzutów wolnych, że w Barcelonie nie za bardzo, bo tam był Messi, ale że on to umie. No to Simeone powiedział, no dobra, to masz strzel, jak będzie okazja. No i rzeczywiście był pierwszy rzut wolny w tym meczu. Suarez pakuje gola, cudownego gola z rzutu wolnego i potem właśnie cieszy się, wskazując na Simeona, pokazując, że to rzeczywiście
Udaje im się wszystko. Nie oszukujmy się, że tak naprawdę dzisiaj Atletico, nawet jak popełnia błędy, to i tak się myli tak, żeby później było dobrze, bo radzi sobie nawet bez postaci, które wydawały się kluczowe do tej drużyny, czyli bez Mario Hermoso i bez Jenika Carrasco, którzy byli w tym roku jednymi z najlepszych piłkarzy Atletico. Oni wypadają i choć no może gra nie była aż tak dobra jak wcześniej, to jednak Atletico tak czy siak było w stanie zdobyć 3 punkty i kolejny raz może nie uciec rywalom, ale pokazać, że to ono w tym sezonie rządzi. A Czarek wrócił dobrze. Na fajną rzecz właśnie a propos rozluźnionego Diego Simeone, bo on niedawno udzielił takiego wywiadu, kiedy powiedział, że w pracy trenera najbardziej co go nakręca, jakby podnieca, to tak naprawdę ciągłe uczucie strachu, że jak się zaraz zaczyna mecz, nawet grasz z Cadizem, jesteś zdecydowanym faworytem, to i tak ciągle masz takie motyle w brzuchu, stres, ciężko zasnąć po meczu, przed meczem, że ciągle jesteś jakby taki... elektryczny. Tak, elektryczny, naminowany, że co chwilę to są te emocje meczowe, to jest po prostu uczucie nieporównywalne do niczego innego. No i jak tutaj go widzisz rozluźnionego, bo jego zespołowi wychodzi tak naprawdę wszystko, no tam często też spotykaliśmy się z takimi pytaniami, co by było, gdyby to nie były najsłabsze, powiedzmy, od 10 lat Real i Barcelona, bo za takie trzeba je... Właśnie, bo takie też są tak, takie trzeba je uznać, pytania. Ale to Atletico jest wręcz no, nieomylne, więc to jest wręcz imponujące. No z jaką skutecznością się może mierzyć, bo mamy różnych liderów zaskakujących. Gdzieś tam w Włoszech Mediolan zaczyna rządzić, nie Turyn, tak można wymieniać każdą ligę. Właśnie, a tutaj no lider z jednej strony niespodziewany, ale jaki skuteczny w tym najtrudniejszym, powiedzmy, sezonie, kiedy no co chwilę ktoś się myli, kiedy ci najwięksi są tam zdziesiątkowani, mają problemy z urazami, potykają się, a tutaj Atletico wychodzi i pewniak, co ale, tydzień pewniak. Tak, tylko Dominik, pamiętajmy też i trzeba oddać to Atletico, że bez względu, gdyby Barcelona i Real miały tych potknięć zdecydowanie mniej, to dzisiaj dalej byśmy mówili, że kandydatem do tytułu jest Atletico Madryt. No to właśnie. Jest jedna porażka i dwa remisy. To jest jeden z najlepszych rund w historii La Liga, tak? To jest dalej na 19 kolejek, jest to wygranych tak. 16 meczów. No to wiesz, no to nawet gdyby Barcelona i Real grały tak, jak grały w ostatnich tak. sezonach, to gdyby Atletico musiałoby być liderem, bo oni, Barcelona chyba w tym najlepszym... Raz miało lepszą rundę. Raz miała lepszą rundę. Miała 55-57 punktów. No ale to miała Xavi, Iniesta, Neymar, Messi i tak dalej, i tak dalej. I ta paczka. No to bierzmy to pod uwagę, że dzisiaj Atletico zasługuje na totalne pochwały. Bez względu. Słabością Barcelony i Realu jest to, że oni dalej muszą walczyć o miejsca 2-4, znaczy z Sevillą pewnie o wicemistrzowski tytuł, tak? Bo tutaj trzeba powiedzieć, że nie odjechali Sevilli, ale... Tutaj mamy o tym, jak zdominowało Atletico ligę, najwięcej punktów, najwięcej strzelonych goli, najmniej straconych, o to zaraz też zapytam. To, o czym mówi się właśnie El Madrito, zauważa, że Atletico notuje w tym sezonie więcej punktów po 19 kolejkach niż Barcelona. No, znaczy, tutaj jest ostatnich sezonach Barcelona ma jedną bramkę więcej strzeloną, to na pewno. 41 Barcelona ma, no ale oni mają mecz mniej, także pewnie przeskoczą, no ale dobrze, no. Tak, trzeba brać pod uwagę, że Barcelona, jakbyśmy zostawili ten mecz, nie liczyli, no to oni mają w sumie jak na Atletico. Tak, najlepszy bramkarz Jan Oblak, najkluz strzelców chwilowo Luis Suarez, najwięcej asyst Angel Correa. To wracając do ciebie, Czarku, a jak wytłumaczysz tą dobrą postawę w defensywie? No, 10 straconych goli to za najsłynniejszych czasów czolizmu nie było tak dobrze. Czy to jest słabość właśnie rywali, czy to jest siła Atletico? Nie, no słabość rywali. Myślę, nie, no absolutnie trzeba tu docenić kunszt trenerski Simeone, który po takim sezonie, kiedy to pozbył się, tak mówiąc nieładnie, tej starej gwardii, odświeżył mocno kadrę, musiał na nowo to wszystko poukładać po swojemu, a że obrońców ma znakomitych, Savic, Hermoso, Felipe, Jimenez, po bokach Trippier, także tam ma kto grać, tam jest na pewno jakość, ale też trzeba zauważyć, że gra obronna drużyny rozkłada się absolutnie na cały zespół, więc to, że drużyna nie traci bramek, to kwestia dobrze grającego całego zespołu, jak i świetnego bramkarza, no i to wszystko w efekcie daje nam ekipę, która po prostu nie traci goli, a jak nie traci goli, to łatwiej im strzelać cokolwiek z przodu, także myślę, że to jest przede wszystkim spokój pracy Simeone, jego wiara w swoich zawodników, w tych, których posiada, i mamy efekty. Tutaj mówiliśmy, pokazywaliśmy też statystyki, czy nie wiem, czy pokazaliśmy Luisa Suareza, 16 meczów, zobaczmy. O, jest Luis Suarez.
wszystko to na potwierdzenie waszych słów. A ja jeszcze do ciebie, Czarku, o Atletico Madryt. Pytanie, czy ty masz, no bo o Suarezie już wszystko tutaj powiedzieliśmy, a czy widzisz kogoś innego, masz jakiegoś może ukrytego, takiego niedocenianego zawodnika, który tak działa? Bartłomiej Smolewski dopytuje o Tomasa Lemara. Chyba tylko jeden człowiek na ziemi w niego wierzył. Simeone, Francuz odpłaca się za zaufanie swoją grą, a Cadiz asysta i wywalczenie karnego. Czy Lemar to największe zaskoczenie tego sezonu po tym, co pokazywał do tej pory? Od zera do bohatera. Znaczy, jeśli chodzi o całą ekipę Simeone, to mnie się przede wszystkim, dopóki grał, nie został, że tak powiem, wstrzymany jego rozwój, jeśli chodzi o i liczbę meczy, to był Trippier, który napędzał tą prawą stroną niesamowicie atak i bardzo mi się podobał. I Mario Hermoso, który z obrony rzeczywiście potrafi tą piłkę wprowadzić z głową, ze spokojem. I myślę, tu jest też duża zmiana Atletico, nawet do tego sezonu, kiedy oni zdobywali mistrzostwo. Tam się przede wszystkim kojarzyli z grą defensywną, prostą grą, stałe fragmenty gry. Natomiast to Atletico z sezonu dzisiejszego to jest przede wszystkim spokojna, płynna gra w piłkę, akcje budowane od tyłu i właśnie dzięki temu między innymi zawodnikowi Hermoso ta piłka spokojnie może znajdować swojego właściciela w każdej, że tak powiem, partii boiska. Także to, myślę, jest niezmiernie ważne. Ten spokój od samego tyłu, prowadzenia akcji, myślę, że to jest klucz do sukcesu. Coś chcecie dodać? Mnie się ogólnie wydaje, że właściwie te 40 bramek i mówimy tu o Atletico Madryt, które nas przyzwyczaiło, że tych goli strzela zdecydowanie mniej, to jest tak, mówię teraz, że idealnie mi się trafiło z tym Suarezem, że Barcelona go już nie chciała, to mówię, ale on chciał zostać jeszcze pograć na wysokim poziomie, to chodź do nas. No i dwa, że ostatnio też gra na trzech obrońców. Cała druga linia, wydaje mi się, dalej poza świetnym momentem, mi się wydaje, że za mało jeszcze daje, co też pokazują minuty, tak, bo jest zajmowany albo wchodzi z ławki, João Felix. Mhm. Mi się wydaje, że znowu gdzieś padł taki jakiś marazm, pewnie dlatego, że Suarez mu strzela, kumpel z boku wali bramę za bramą, tak, albo dogrywa, ale cała druga linia, bez względu na to, kogo byś tam nie wystawił, wystawi Saula, strzela bramkę. Kokę ważną bramkę na 4-2 strzela, jak masz Llorente, masz Correa, czy no ktoś ci zawsze coś zrobi, oni tam mają tych zawodników i ten Simeone sobie tak nie gra co 3 dni, ale sobie raz potrafi pozmieniać, tak, on potrafi pozmieniać i to wszystko funkcjonuje. Ja też rozumiem, nie wiem, czy to tydzień, czy dwa tygodnie temu, że Atletico będzie miało już coraz łatwiejszą drogę po tytuł mistrzowski. Z jednego, łatwiej, im się już wszystko tak przyjemnie to układa w tabeli, ta przewaga, że im się tak fajnie gra, że prawdopodobnie, tak jak tutaj Kuba powiedział, żebym Suarez nie strzelał tyle wolnego, to mi se podejdę i se strzelił. No i se strzelił. Tam wszystko im wychodzi, bo oni nawet nie muszą patrzeć w tą tabelę i mówić, nie, musimy wygrać, bo Real nas goni, bo Barcelona nas goni, bo to są tylko dwa punkty, jedna w topa i nas dogonią. Nie, tych w top można zrobić tyle, on się nie zanosi, bo Atletico jest naprawdę w przegazie, bo jak potrzebuje strzelić cztery, kiedyś to tak, jakby stracił dwie bramki, to wiadomo byłoby, że Atletico meczu nie wygra. A teraz strzeliło cztery. To jest naprawdę drużyna, która ma wszystko, potencjał. I wiesz, no, są na takiej drodze, że bardzo przyjemnie im się będzie teraz grało przez te najbliższe kolejki i bardzo przyjemnie przygotowało do dwóch meczów z Chelsea, gdzie są coraz większym faworytem według mnie. Paradoksalnie też pomogło im bardzo odpadnięcie z tego Pucharu Króla, bo jednak kilka meczów odpoczynku, a dzisiaj ta sytuacja jest taka, że Moussa Dembélé przyszedł do klubu, powiedzmy, no właśnie, z dużym priorytetem i trzy mecze przesiedział na ławce, bo nie było nawet potrzeby, żeby odpoczywał. Suarez jakby... My lubiliśmy mówić co kilka odcinków, że on może nie wytrzymać przy swoim wieku i przy tym, jak go pamiętaliśmy całego sezonu. I oczywiście uważam, że przyjdzie taki moment, że ten Dembélé będzie miał naprawdę ważną rolę, kiedy będzie musiał go odciążyć, kiedy będzie Liga Mistrzów i tak dalej, albo kiedy na przykład w końcówce zadecydować, no bo będzie trzeba zagrać na dwóch napastników i wnieść trochę więcej fizyczności, ale jakby tak generalnie sam fakt, że ten Dembélé nie jest teraz żadnym priorytetem, to, że Suarez czuje się genialnie, bo są wyniki, wszystko się układa, on strzela co mecz, więc to też go napędza, nie ma aż takiego wycieńczenia, no to wszystko jakby rzeczywiście Atletico służy dzisiaj. I teraz zwróćcie uwagę, miał ich Milik. Tak. Miałby tyle samo minut co Dembélé, także no wiesz, lepiej, dobrze poszedł do Barcelony, bo przynajmniej mi załapie minut. Bo tak, na meczów nie grają. No ale nie, no, zwróć uwagę, że Simeone przecież mógłby dać temu chłopakowi już pograć, tak, bo cały czas go trzyma na ławce. A jeszcze to był ktoś, kto grał cały czas, w przeciwieństwie do Milika, tak, który stracił rundę. To już ostatnie pytanie. Kuba, FC Barcelona Collection pyta, czy Atletico złapie kiedyś zadyszkę? Jeśli tak, to kiedy to nastąpi? Nie wiem.
pierwszych najbliższych 4 mecze Atletico Madryt to są mecze bardzo łatwe. To są mecze, znaczy bardzo łatwe. To są mecze z Celtą, Granadą, Levante no i 2 mecze z Levante w La Liga. I myślę, że te cztery spotkania mogą dać nam odpowiedź taką, że to Atletico się jeszcze bardziej rozpędzi. Później rzeczywiście od, na przełomie lutego i marca jest trudniejszy okres, bo jest wjazd na Villarreal, jest mecz z Realem u siebie, są derby z Getafe na wyjeździe, niedługo później jest Sevilla, jest Betis. Ale ogólnie rzecz biorąc, to Atletico ma teraz naprawdę okres taki, by się napędzić do tego meczu z Chelsea. Jeżeli oni się rozpędzą, złapią komfort psychiczny w wygrywaniu, a już go dawno złapali tak naprawdę, jeszcze go tylko mogą powiększyć, to... No to nie oszukujmy się, żeby ta drużyna przegrała Mistrzostwo Hiszpanii, to się naprawdę musiałby, nie wiem co wydarzyć. Bo nie dość, że oni by nagle musieli zacząć przegrywać, a mają w tym momencie zapas 4 meczów, a jest 19 do końca sezonu, no to jeszcze Barca czy Real musiałyby wygrywać regularnie. Teraz chwalimy Barcelonę, która za kadencji Koemana może nie wygląda znakomicie, ale jest efektywna. Tak, jest chyba 23 na 27 punktów w ostatnich 9 kolejkach w La Liga. No ale w tych ostatnich 9 kolejkach La Liga Atletico miała 24 punkty, więc no, z jednej strony wiemy, że Barcelona jest super, no ale Atletico jest jeszcze lepsze. Czarku, to do ciebie wracając pytanie o Real. Wiem, że już o nim dużo mówiłeś, ale tak, Filip Krajewski pyta w ten sposób. Czy zgodziłbyś się ze stwierdzeniem, że jeszcze 3 lata temu Real Madryt nawet w Pucharze Króla nie grałby tak słabym składem, jakim wystąpił przeciwko Levante? To skomplikowane pytanie. Nie bardzo je rozumiem. To znaczy, że ma tak słabych zawodników rezerwowych, czy że powinien był wystawić pierwszą jedenastkę? Rozumiem, że tak słabych, że nawet tych lepszych rezerwowych, jakich miał, no to pewnie porozsyłał, a to do Arsenalu Odegaarda, a to do Eintrachtu Jovicza, no i po prostu rozumiem. Kończyła no, znaczy, najsłabsza jedenastka za czasów Zidana. Ja bym tutaj nad Realem, że tak powiem, już się tak nie roztrząsał. No Real po prostu jest w słabej formie i nieważne, jakiego zawodnika on wystawi, to po prostu gra słabo. No. Zinedine Zidane jakoś nie potrafi przełożyć tego swojego spokoju, doświadczenia, tak jak to robił do tej pory na swój zespół. I Real jest po prostu, nie gra na tym poziomie, na którym grać powinien. Oczywiście on dalej tą jakość piłkarską posiada, ale jest to jednak jakość indywidualna. Ci zawodnicy potrafią zrobić indywidualne akcje, tak jakby chociaż Modric i Kroos, te podania zewnętrzną częścią stopy, które mają 30-40 metrów, one są genialne. Benzema potrafi przyjąć i obrócić się z piłką na klatce i oddać strzał. To też jest genialne. Natomiast Real Madryt nie funkcjonuje jako drużyna i tu jest przede wszystkim problem. Także myślę, no niezależnie jakim zestawieniu personalnym oni teraz zagrają, ten problem cały czas będzie się nawarstwiał, ponieważ to w drużynie, w ekipie, w zespole jest problem, a nie myślę w jednostkach. No, wiecie, patrząc na pierwszy skład, nie było dramatu. Ławka rezerwowych Realu Madryt w tym meczu, to jeden zawodnik miał jeden występ w Realu Madryt B w połowie sezonu. Wiecie, no, my dzisiaj mówimy o zespole, gdzie na ławce, no dobrze, Vinicius, Isco, no i wystarczy, no bo już to, że Marcelo siedział, no to przecież nie wpuścisz Marcelo, no, dajmy na to. No, ale widziałeś, jak oni ratowali wynik. W 82 minucie Zidane na ratunek rzucił trio Mariano, Vinicius, Arribas. Wiesz, ale sama ławka, co ci mówi, tak? No, nawet ten Isco nie dostał szansy, żeby wejść i ewentualnie coś odrabiać. No, to jest... Problem teraz tak, teraz się problem przytrafił, nie wiem czy to jest idealny moment, nawet dla Realu Madryt, że to nie jest zaraz przed Atalantą te kontuzje obrońców, bo to nie dość, że to tak wygląda jak wygląda, ale sobie Odriozola w końcu pograł. Wiesz, no, z średnim efektem. No tak, ale wiesz, no, w pewnym momencie czekaliśmy na tą ławkę, ta ławka sobie nie poradziła w Pucharze Króla, teraz się okazuje, że wiesz, no, to na ławce jeszcze gorzej niż to wygląda i tak naprawdę, no to chyba w tym Realu Madryt i Zidane musi, to już cała koncentracja na tych dwóch spotkaniach z Atalantą Bergamo, bo tak naprawdę tam no jeden, dwa, wiecie, oni potrafią zareagować tak, jak zareagowali po odpadnięciu z Pucharu Króla, pojechali na wyjazd, strzelili szybko 3-4 i się pobawili. Teraz znowu przychodzi im czerwona kartka, no, ale i przy tym składzie, i przy tych ubytkach na pewno nie jest to zespół, który, jak to popularnie niektórzy mówią, czasami się mówi, jest do grania na wszystkich trzech frontach. Ledwo mu starcza jednostek
piłkarskich na dobrym poziomie na jedne rozgrywki. I tutaj jest chyba problem Realu Madryt. Czarku, to ostatnie pytanie do ciebie w tym wejściu, w tej korespondencji. Rafał Dubiel dopytuje o Edera Militao. Czy można go już nazwać niewypałem transferowym? Rzadko gra, ale jak już jest na boisku, to w żadnym wypadku nie jest wartością dodaną. A do tego jeszcze Varane bez Ramosa jest jak dziecko we mgle. Nawet gdyby do klubu przyjdzie Alaba, to w miejsce Sergio nie widzę tego w kolorowych barwach itd. itd. Eder Militao, jak bardzo cię rozczarowuje? Słuchajcie, tutaj oglądałem ten mecz oczywiście z komentarzem hiszpańskim i przez pierwsze 9 minut, czyli do momentu tej czerwonej kartki dla Militao, komentatorzy chyba 50% czasu poświęcili właśnie na chwalenie Militao, jak to on w ostatnich meczach wyszedł na prostą, jak się dobrze sprawuje, jak świetnie wysoko wychodzi za swoim napastnikiem ze swojej strefy obronnej. I właśnie w 9 minucie, przez to, że tak wysoko wyszedł, piłka poszła za plecy, gonił, dostał czerwoną kartkę. Dziękuję, musiał zejść. Także tutaj rzeczywiście, no, Militao nie idzie od samego początku chyba w Realu Madryt. I rzeczywiście wydaje się, że robi wszystko, żeby tej sytuacji już nie zmienić. No i ta czerwona kartka jak gdyby jest chyba najlepszym podsumowaniem tych jego występów w drużynie królewskich. Bardzo ci dziękujemy za tę korespondencję z La Coruni. Naszym widzom przypominamy Wilka Pilka. Zaglądajcie na YouTube naszego korespondenta. Dzięki Czarku. Dzięki, pozdrawiamy serdecznie. No i pozostając panowie przy Realu, nie wiem, czy chcecie coś dodać jeszcze, jedną szpilkę w Edera Militao? Czy... Tutaj, kurczę, jest taki problem z Realem, taki, jaki mieliśmy w przypadku Barcelony, że narzekaliśmy na politykę transferową Barcelony, która zmarnowała nieporównywalnie wielkie pieniądze na... Czy niewyobrażalne pieniądze zmarnowała na transfery na piłkarzy, którzy nie dali odpowiedniego poziomu i tak naprawdę to samo, tylko w mniejszej skali zrobił w ostatnich latach Real Madrid, bo no nie oszukujmy się, że ci piłkarze, którzy byli kupowani, nie wnieśli tego, czego oczekiwano po nich i tak naprawdę poza Ferlandem Mondim, który no w tym momencie wydaje się być pewniakiem do jedenastki Realu, to reszta z tych wielkich ruchów Realu ostatnio nie wypalała. I to jest coś, co może martwić Hiszpanię. W Asie pisali o zmarnowanej generacji, wspominali o Reguilonie, o Achrafie, o Majoralu, o Odegaardzie, o Ceballosie, o Teo, o całej rzeszy młodych piłkarzy, którzy z jakiegoś tam powodu nie odpalali w Realu na tyle, na ile by od nich oczekiwano. I jest to coś, co bez wątpienia może martwić, no bo tak naprawdę gdzieś te ubytki w jakości, które tak widzimy w przypadku Realu Madryt, trzeba uzupełnić. I pytanie, w jakim czasie, kiedy to się uda, a nie słychać za bardzo o jakichś nowych transferach do drużyny Realu poza Dawidem Alabą, który... No właśnie, dodam tylko, żeby tu przeczytać, Justyna Pawliczak. Drodzy, chodzą słuchy, że to jednak nowy trener Chelsea, Tuchel, zamierza na wiosnę podkupić Realowi Alabę, może nawet też Holanda, czy Roman Abramowicz rzeczywiście ulegnie tym namowom, no czy w każdym razie może nawet Alaba nie trafić do Realu. To już mamy okładki, jakby miał być, ale... Na dwoje babka wróżyła. No. My tutaj z Warszawy nie do końca mamy pojęcie o tym, co się dzieje w gabinetach. Z tego, co w Hiszpanii informowali, to Alaba jest tak naprawdę już klepnięty przez Real Madryt. No ale ten rynek transferowy w tym momencie jest nieprzewidywalny. Tak? Mówimy o kłopotach finansowych Barcelony, ale jak wynikało z raportu Deloitte'a, w ciągu dwóch sezonów, tego 19-20, 20-21, tych 20 najbogatszych klubów na świecie straci około 200 miliardów euro w sumie, tak? Przepraszam, około 9 miliardów euro. To wychodzi około 200 milionów euro na klub. No i to jest kolosalna kasa, którą w jakiś tam sposób musisz sobie zrównoważyć, tak? No, dużo się mówi, że no dobra, no to będą straty, jakoś sobie z tym poradzimy, no ale na koniec dnia skądś musisz wziąć pieniądze na bieżące zobowiązania. Sytuacja finansowa Realu może nie jest tak zła jak ta Barcelona, co wynikało z ostatniej ciekawej analizy, jaką zrobili na realmadrid.pl, ale ogólnie rzecz biorąc, to tak czy siak tam nie jest kolorowo pod kątem kasy. I ciekawy jestem właśnie, jak będzie wyglądała próba na dodanie tej drużyny jakości, bo sam Mbappé problemów w Realu na pewno nie rozwiąże, a na szersze wzmocnienie może nie być po prostu pieniędzy. Ja naprawdę się boję, jak może wyglądać ta defensywa za przyszłych sezonach, gdyby się na przykład okazało rzeczywiście, że taki Sergio Ramos na przykład idzie do Paryża lub gdziekolwiek indziej, gdzie mu zaoferują troszeczkę większe pieniądze. No bo nawet zakładając, że Dawid Alaba przyjdzie do Realu Madryt, co jest prawdopodobne, co też to jest ciekawsza wizja nadal niż Chelsea, mimo tych wszystkich ruchów, no jednak jak sobie zestawisz, to ja nie wyobrażam sobie, żeby nagle Alaba został takim absolutnym liderem defensywy na lata, poznając dopiero nowe hiszpańskie realia, nową szatnię i tak dalej, żeby on wszedł i był człowiekiem, który z miejsca zaczyna defensywą rządzić, bo to musisz
być też takim przywódcą i tak dalej. I gdyby zabrakło takiego Ramosa, no to nie wiem, nie wyobrażam sobie obrony Realu, gdyby ona nie miała nagle jakiejś takiej ukrytej, cichej opcji jakiegoś transferu. No Militao w porządku, miał parę fajnych meczów, ale to też nie jest typ przywódcy taki, że jak on gra razem z Varanem, to nagle można być bezpiecznym czy spokojnym. Varan bez Ramosa, no to w ogóle przeczytałem taki genialny komentarz, że najlepszym rozwiązaniem dla obrońców Realu Madryt byłoby po prostu złożenie się na tę resztę pensji Ramosa, bo przecież przy nim każdy zyskuje, więc i ty będziesz lepszy w notach, i twój zespół będzie wygrywał, no i złożycie się tam razem na jakąś tam końcówkę pensji, ale przynajmniej wszyscy macie spokój, no bo przy tym Ramosie nagle każdy z was jest lepszym piłkarzem. No i oczywiście, że jest to forma żartu, ale brzmi jak najbardziej serio, no bo bez niego po prostu naprawdę tam wszyscy szaleją. I nawet już popisem właśnie z 8-9 minuty było to ustawienie Varana i Militao. Ja tak się zastanawiam, no jesteś stoperem, czyli w teorii musisz być, no wszyscy muszą być czujni, ale ty musisz mieć koncentrację na szczególnym poziomie. Wychodzisz na 40 metr, obaj są ustawieni beznadziejnie, nawet napastnik, który nie jest demonem szybkości, bo to już zdaje się Sergio Leon, wyprzedza cię, mądrym ruchem zostawia wszystkich z tyłu, no i ty musisz się pokusić o czerwoną kartkę, żeby go jakkolwiek zatrzymać. No jeszcze przy takiej szybkości Varana, przy takiej szybkości Militao. No i tam byli po prostu 8 minuta meczu, dopiero się wszystko zaczęło, oni byli, nie wiem, gdzieś w jakimś, przy jakimś teleturnieju, myślę mi, czy jakimś serialu, no nie mam pojęcia, ale no to w pierwszych 10 minutach takie błędy to niewiarygodne aż. Mamy tabelę z wszystkimi wynikami Realu Madryt w 2021 roku, a nasi widzowie dopytują, ja wiem, bo już pada to ta kwestia, co program. Absolutnie nikt z nas nie uważa, żeby miał za chwileczkę odejść Zinedine Zidane, ale pojawiają się już pytania, że od nowego sezonu, czy widzicie go w ogóle, żeby jeszcze w przyszłym sezonie miał prowadzić Real? Olis pyta, kto na nowego trenera Realu i dlaczego Julian Nagelsmann? Konrad Wikliński też o to dopytuje, kto według was ewentualnie może zastąpić Zidana w Realu? Czy wy już, nie wiem, coś macie jakieś przemyślenia? Jak nie będzie rozrzutności przez Florentino Pereza, to on zatrudni Raula Gonzaleza Blanco i będzie trener domowy, jak to nazywają. Wydaje się, wiesz, nie do końca. Xabi w Barcelonie, Raul w Realu. Wiesz, powiem ci, tu jest problem w przypadku Realu Madryt, bo jeżeli patrzysz przez ostatnie sezony, tak naprawdę poza Zidanem, co nie zatrudniłeś Lopetegiego, to ci odwalił gangsterkę. Tak naprawdę poza Zidanem żaden ci nie wie. No nie, no nie możesz. No wiesz, jak przez 5 lat nie trafiasz, znaczy nie trafiasz, bo masz Zidana, który ci wszystko wygrał, wraca i miał to uporządkować, zdobył tytuł mistrza Hiszpanii, no i teraz to idzie w tym kierunku, zastanawiasz się, szukasz, tak? Wiesz, to nie jest łatwe, bo teraz tak musisz. Po pierwsze, tu koncentracja cała idzie na tym, jak wzmocnić ten zespół, by to nie było 12, 13, 14 do grania, tylko mieć przynajmniej 18. I to trzeba tak trochę jednak tej kasy wydać. No teraz szkoleniowca. Wiesz, no, nie jest to proste. Nie jest to proste i w przypadku takich wielkich, tak wielkich klubów to różnie. Wiesz, Chelsea nakupowała zawodników, wydała mnóstwo hajsu, wzięli Lamparda. Koniec. A po imprezie, po tytule mistrzowskim, po jakichkolwiek nadziejach i po szkoleniowcu też już nie ma. Nie? To wiesz, to największe kluby nie mają tak łatwo z trafieniem, tak? Że nie wydaje mi się, ja bardziej jestem prawdopodobnie, czymś dosyć często piszę w Madrycie, że oczywiście to też może być taka nagonka typowa dla hiszpańskich dziennikarzy, jest kilku zwolenników Raula, że on jednak jak wrócił tam do klubu, prowadzili drużynę młodzieżową, to dobrze by poszedł w tym kierunku. Czy to, pytanie, czy to nie za wcześnie, tak? Bo mówiło się parę miesięcy temu i dalej się mówi, że w Barcelonie za chwilę będzie Xavi, tutaj Raul Gonzalez. Oczywiście oni też muszą w końcu kiedyś zacząć prowadzić te pierwsze drużyny, tak? No Zidane czy Guardiola nie mieli żadnych papierów ani świetnych sukcesów, by te kluby prowadzić, a jednak odnosili sukcesy i to niepodważalne, tak? I Guardiola w przypadku Barcelony, czy Zidane w przypadku Realu Madryt. Wiem, Dominiku, że ty się ostatnio przyglądałeś tym, którzy nie idą na skróty, tylko się szkolą najpierw na tych niższych poziomach. Wiem, że się przyglądasz i czekasz, kiedy do wielkiego futbolu Xabi Alonso, tak? No tak, to bardzo ciekawa jakby też kandydatura z tej całej generacji, która odbiera razem dyplomy i tak dalej. No ja mam tylko nadzieję na przykład w tym kontekście, że nie dojdzie do jakiegoś takiego rysowania pomnika Zidana, bo on wystarczająco tam wygrał, że po prostu poczekają najwyżej panowie do końca sezonu i zakładając, że razem z Florentino Perezem ustalą, że to już nie ma sensu, to Zizou powie, drużyna potrzebuje nowego ognia i to zostanie przeprowadzone tak jak ostatnio.
Marzy mi się rzeczywiście ten Julian Nagelsmann, bo to jest człowiek, który potrafi z piłkarzy wyciskać potencjał i nie zawsze musi mieć transfery rekordowe, żeby rzeczywiście jego drużyna grała jak z nut. Jest też trenerem nowoczesnym, a więcej było właśnie spojrzenia taktycznego niż zarządzania ego w szatni Realu Madryt. No więc tak uczciwie mówiąc, właśnie marzy mi się jakaś taka opcja w kontekście Realu, trenera nowoczesnego jak Julian Nagelsmann i w roli jego asystenta albo Raul, albo Xabi Alonso, czyli człowiek, który najlepiej madrydyzmo czuje i doskonale wprowadziłby Niemca do tego świata wielkiego Realu Madryt. Więc to jest jakaś taka moja wizja. Głupio mi w ogóle skreślać Zinedine Zidana po tym wszystkim, co zrobił, ale trudno mi sobie wyobrazić, że on jeszcze po tych wszystkich latach bez naprawdę wielkich nazwisk, jak się mówiło na przykład rok wcześniej, że chciał Pogbę i tak dalej, bez wielkich inwestycji, na które dzisiaj Real Madryt po prostu nie będzie stać, że Zizou mógłby jeszcze naprawdę ożywić te szatnie i na nowo po prostu coś tam wzniecić. Dodam tylko, kończąc już temat Realu, że na czacie tutaj przegląd trwa ewentualnych środkowych obrońców, których mógłby pozyskać Real, gdyby to nie był Dawid Alaba. No i że właśnie nie bardzo kogo tutaj widzą nasi widzowie. Sebastian Kowiecki mówi, że... Ja bym polecił za dwóch z Barcelony, niech sobie wezmą. Nagle zaczęli grać. Nie, no, ale niech wezmą. Zaraz przejdziemy. Sebastian Kowiecki tutaj pisze o Upamecano. Daje od Upamecano, ale ma trafić do Bayernu, więc z klasowych środkowych obrońców nie zostaje prawie nikt, chyba że kogoś młodszego wezmą jak Pau Torres. No na przykład Akalidu Koulibaly, tylko no, już wiemy, że za darmo go nie puści Aurelio De Laurentiis, więc sprawa... Football manager. No właśnie, w takich realiach to... Przechodzimy, bo w końcu nie powiedzieliśmy nic o Barcelonie, a tam na przykład widzowie nas pytają o to, czy Filip Dobrowolski, czy para Araujo Umtiti to obecnie najlepszy możliwy zestaw w linii defensywy Barcelony. Araujo pod nieobecność Piqué stał się liderem, ale czy Barcelona jest w ogóle w stanie zaufać Umtitiemu, patrząc na jego problemy z kolanem? No dzięki wyciekowi raportu dyrektora sportowego Ramona Planesa wiemy, że nie. To już łatwo można odpowiedzieć, że w Barcelona Bumtitiego niby wierzy, ale jednak nie do końca. Piłkarz jest bardzo dobry, ale nie da się na niego stawiać na dłuższą metę. Barcelona nie do końca wierzy w Oscara Minguezę, który wszedł do pierwszego zespołu, daje radę, ale to nie jest na pewno rozwiązanie długoterminowe, więc tak naprawdę trzeba szukać. Araujo jest fenomenem w tym sezonie. Naprawdę jest piłkarzem, który zrobił kolosalne wrażenie na mnie w tym sezonie La Liga. Jest jednym z odkryć sezonu i doskonale wykorzystał szansę. Jak widzimy właśnie na pasku, to tak naprawdę Araujo w tym roku jest jedynym piłkarzem, który ani razu się nie dał przedryblować w lidze. Ostatni raz udało się to Alvaro Moracie w meczu, który Barcelona przegrała 0-3 w Lidze Mistrzów. Tak, to od tego meczu minęło już ze 2 miesiące i ani razu Araujo nie został minięty. Gość niesamowity, gra jak weteran, mimo tego, że ma 21 lat, uczy się od Messiego, którego kryje na treningu. Z Messi zresztą świetnie się dogaduje. To też jest śmieszne, że Araujo mówi, że on się nie ma czego bać, bo tak naprawdę na treningu kryje Messiego i nic gorszego go nie spotka. Widzimy, że Barcelona też nic lepszego właściwie nie spotka, gdy Messi z Araujo gra, no bo z 14 meczów Barcelona wygrała 2, 9 razy zachowała czyste konto. I Araujo na każdym treningu uczy się od Piqué, uczy się od Koemana. Koeman mu cały czas wskazuje, że musi poprawić to, tamto. Araujo mówi, że no, trener coś tam wie o grze w obronie, więc spokojnie się może od niego uczyć. I tak naprawdę jest piłkarz, który do niedawna grał jako środkowy napastnik, jeszcze chyba 4 lata temu grał jako środkowy napastnik, który w Urugwaju pokazywał rolę lidera, takie zalążki w Barcelonie, bo został w ciągu 10 miesięcy jednym z 4 kapitanów drużyny w pierwszym zespole Barcelony, już staje się takim liderem, co widzieliśmy na przykład w serii rzutów karnych przed półfinałowym meczem Superpucharu Hiszpanii, gdy on pokrzykiwał na kolegów. On, czyli chłopak, który pół roku temu grał w Barce B, teraz mówił, słuchajcie chłopaki, strzelamy, dajemy radę i tak dalej. I to fajnie jest widzieć takie chwile i to jest jeden z niewielu powodów do optymizmu dla kibiców Barcelony, że ta młodzież, która jest w Barcelonie, rzeczywiście działa. Barcelona ma to do siebie, że ona kreowała wielu stoperów, tylko że ci stoperzy nie byli w stanie przekroczyć pewnego poziomu. Był Sergi Gomez, był Marc Muñeza, był Marc Bartra, był teraz jest Mingueza na przykład. Są stoperzy, było się paru innych obrońców, którzy byli nieźli, ale jednak brakowało im czegoś, by wejść na ten najwyższy poziom. Może się okaże, że Araujo będzie piłkarzem, który rzeczywiście wprowadzi w Barcelonie spokój. Tam mówią w nim, znaczy chcieliby widzieć w nim i w Ericu Garcia następcę pary Piqué Puyol. Araujo charakterem pasuje do Puyola, ale tak pod kątem czysto sportowym to on bardzo mi przypomina Van Dijk'a albo Varana. Stoper silny, wysoki, 1,91 m wzrostu, znakomity w powietrzu, bardzo szybki w decyzjach na ziemi.
naprawdę świetny piłkarz i oby to nie był tylko taki krótkoterminowy wyskok, no bo teraz chwalimy go po 2-3 miesiącach regularnej gry, no ale oby to rzeczywiście potrwało dłużej, no bo talent jest bez wątpienia ogromny. Widziałem, Dominiku, że go właśnie nazwałeś Virgilem van Dijkiem Barcelony. To nawiązanie bardziej właśnie do tego, że się nie dał przedryblować od dłuższego czasu jako jedyny, bo pamiętam, że z van Dijka były te... Ponad sezon, że tam nie był w ogóle przyjęty i tak dalej. Tylko też, jakkolwiek to nie zdało się, my też nie chcę tutaj robić nie wiadomo jakiej pompki, ale Araujo mam wrażenie, że ma czasem jeszcze taki odważniejszy styl, że on lubi bardzo dobrze sobie radzić daleko od bramki, że naprawdę ta Barcelona często broni 30-40 metrów od bramki. On naprawdę ma idealny taki timing, wyczucie momentu, żeby wyskoczyć do obrońcy i tę piłkę mu zabrać albo go powstrzymać, więc świetny. Świetny facet, miałem przyjemność kiedyś z nim nawet porozmawiać, pół godziny przed mundialem do lat 20 w Polsce, kiedy on tutaj był z reprezentacją Urugwaju, więc też taka po prostu anegdotka, że była okazja go poznać, a on po jakimś czasie teraz jest liderem obrony Barcelony, więc sympatia bardzo duża. No i naprawdę widzę w nim takie cechy przywódcze a la Diego Godin, że kiedyś Urugwaj, jak sobie ustawi parę obrońców, Jiménez, Araujo, no to śmiało po jakiś mundial defensywą mogą zajechać, jeżeli jeszcze tam boki obrony dojadą. No to ja, dlatego ja to jeszcze jestem spokojny, bo to jest Urugwajczyk, a co by nie mówić, oni potrafią w to na stoperkach. Bo tak jak wspomniałeś, Godin, Jiménez, to przecież to najlepsza para, jedna z najlepszych na świecie w ostatniej dekadzie w futbolu. To po pierwsze, a po drugie, jeszcze dobrze, że akurat w tej chwili może nie ma Piqué, tak? Bo nie wiem, czy on by do pary grał z Piqué, czy po część meczu by siedział na ławce. Tutaj ma tu możliwość, że sobie gra, tak? Że to będzie jakiś taki wstęp, że wiesz, czym szybciej w Barcelonie zagrasz ten pełny sezon, albo prawie pełny sezon, tym lepiej dla ciebie, bo wtedy już wychodzisz na następny jako ten jeden z głównych obrońców albo podstawowy bez żadnej dyskusji. Bo sprostałeś zadaniu, pokazałeś, że w przypadku nawet tak marnego sezonu dla Barcelony ty możesz być jednym z tych zawodników, na których warto było postawić. Chociaż wiesz, tam te statystyki, że on nie został kiwnięty, to chyba wtedy nie trzeba było kiwać. Jak kojarzę w tym meczu z Eibarem, to trochę się zabawił tak, że Barcelona straciła bramkę na 1-0, zagrał do nich. No tak, ale wtedy nie było kiwane. Znaczy on wolał podać, żeby go nie kiwnęli, bo do statystyk by się wliczyło, to podał do nich i on sobie pojechał sam na sam. Ale po tym meczu, pamiętam, wtedy poprosił rzecznika prasowego, żeby wyszedł do wywiadu, a zawsze z Barceloną był z tym problem. Pamiętam, że po klasyku wysłali Pedriego, wcześniej Serginho Desta, który nie mówił nawet po hiszpańsku. Tutaj, i z tym zawsze był w Barcelonie problem na początku sezonu z takim braniem odpowiedzialności po meczach przegranych, a tutaj Araujo sam poprosił o wyjście, przeprosił publicznie, powiedział, że poprawi się. No i od tamtego momentu, no Barcelona, kiedy on zaczął grać, to oczywiście był ten błąd, ale tak naprawdę nie ma ani jednej porażki w lidze. Pamiętamy, że początek sezonu to Koeman tam grzmiał i mówił cały czas Piqué, Ter Stegen nawet, który nigdy nie zawodził. Każdy się co chwilę myli, Lenglet. No tak, tak, tutaj problem, żeby w końcu znaleźć i na końcu wyjdzie w przyszłym sezonie do Kto Araujo na środku obrony. No pewnie Piqué, jeżeli będzie mu się chciało. No, ale zakładając, że to powinien być już tak przyszłościowy pierwszy wybór od przyszłego sezonu dla kogokolwiek, kto będzie tam szkoleniowca. Żeby nie było tak optymistycznie i słodko dla Barcelony, kibiców, to dziś przyszła informacja, tak, o tym, że Ansu Fati jeszcze szybko nie wróci. Nie wróci na pewno na mecze z PSG. Powiedz, Kuba, co tam się dzieje. Z drugiej strony Kuba Football Fan pyta, czy nie wydaje się wam, że Griezmann zaczyna się w końcu spłacać, strzela ważne gole, jak ten z Bilbao. Griezmann ma za sobą w ogóle chyba najlepszy miesiąc w Barcelonie. W 9 meczach miał udział przy 9 golach dla Barcelony. Zadziwiające, nie będę tego ukrywać, ale Griezmanna chwalą i za to, co robi na boisku, i za to, co robi poza boiskiem, bo tam się w końcu dogaduje z Dembele czy z Lengletem. Jakieś te relacje nagle się wyprostowały gdzieś i wydaje się, że to wszystko zmierza w dobrą stronę. Co ciekawe, Dembele już chyba traci łatkę piłkarza ze szkła, bo pierwszy raz od czasu transferu do Barcelony zagrał w 10 meczach z rzędu. To dla niektórych jest to wielkie wyzwanie. Ale to coraz więcej sukcesów na koncie Barcelony. Eden Hazard Challenge. Ten nie choruje, nie łapie kontuzji Dembele, ten się odbudowuje, zwraca się Griezmann, uwaga. No nadchodzą, idą. Nie, no, tak poważnie, to wracając do tego Fatiego, to tam rzeczywiście pojawił się taki niepokojący raport właśnie, że ta rekonwalescencja Ansu Fatiego przebiega nie tak dobrze, jak oczekiwano, że to kolano puchnie, kiedy jest pod dużym naciskiem, że po 3 miesiącach on powinien powoli, po 3 miesiącach operacji powinien powoli wracać do pracy na boisku i tak dalej, ale się okazuje, że jednak
no na razie nie jest w stanie tego robić. Nie wykluczają w Barcelonie kolejnego zabiegu, żeby doczyścić to kolano jeszcze w jakiś tam sposób. No ale na koniec w Barcelonie nie mają presji, żeby go wprowadzać na boisko już teraz, bo tam się liczy po prostu przyszłość. Mają chłopaka, który ma 18 lat i głupio byłoby go forsować do gry już teraz tylko po to, żeby zmarnować mu, nie wiem, kolejny rok, dwa czy pięć. Tak? Tutaj się liczy ta długofalowa perspektywa. I dlatego myślę, że nie mają presji na Camp Nou, tym bardziej, że tak jak mówił Koeman o Eriku Garcia, że jeden piłkarz nie zmieni perspektywy walki o trofea Barcelony, tak tutaj myślę, że Ansu Fati też by nie zmienił tego, że nagle Barcelona by stała się faworytem Ligi Mistrzów albo kandydatem do jej wygrania, no bo dzisiaj po prostu to jej nie starcza, to co ma. I rozkraczenie się przypadku szybkiego powrotu powoduje, że możesz stracić Mistrzostwa Europy. A w przypadku Fatiego wiemy doskonale, że to jest kandydat do wyjazdu na Mistrzostwa Europy, bo jeżeli już jest powoływany do reprezentacji przez Luisa Enrique, no to ten szybszy powrót na boisko jest. No tym bardziej, że dzisiaj wiesz, no nie wiemy jak, w jakiej dyspozycji młody zawodnik wraca po kontuzji. No po drugie Barcelona no ma z przodu. Ja nie mówię, że ma gości do strzelania bramek, no ale kogo ma tam wystawić? No już też nie jest aż tak dramatycznie źle. Na sztuki zawsze policzymy, dobra, jest napastnik, to niech wychodzi, ale czy on strzeli? Nie, pewnie nie, no dobra to. No ale tak bez pośpiechu mi się wydaje, że z każdym z tym młodym zawodnikiem, no domyślam się, że Koeman wie doskonale, zna się, bo on chyba młodych zawodników w swojej karierze prowadził sporo, a przynajmniej tych, co miał reprezentacji z Holandii, to zdaje sobie sprawę, że to musi troszeczkę potrwać. Kochani, przechodzimy do innych drużyn, już nie tych z top 3. I tutaj tak, skromny mysz na czacie ma pytanie dla pana Kowala, ale oczywiście was też poprosimy o odpowiedź. Real Betis od 5 meczów bez porażki, mimo nadal średniej formy, łapią punkty i pukają do miejsc premiujących europejskie puchary. Czy są na to szanse? Czemu z Betisem jest tak dobrze? Słuchaj, no szanse są. Przede wszystkim od 8 meczów. Bo dodaj jeszcze do 8. No tak. Znaczy 3 mecze jeszcze Pucharu Króla. Czyli oni przegrali ostatni mecz na koniec grudnia z Levante. 2 stycznia zaczęła się ich ta droga po puchary. Remis z Sevillą, Derbach, gdzie nie wykorzystali, pomogli wygrać. Fekir zmarnował rzut karny na 2-1, ale tamtej pory 8 meczów, 3 w Pucharze Króla, 5 w lidze i tak naprawdę 2 remisy z Sevillą i z Realem Sociedad, a z Realem Sociedad to już nie wiem, czy trzeba zaliczać to do sukcesów remisy, bo to jest taka drużyna, która ma wielkie problemy, ale wiesz, no na 2 punkty do Realu Sociedad się zbliżyli. To jest 8 miejsce dzisiaj w tabeli, tak? Dobrze? Tak, siódme, ale 2 punkty do Realu Sociedad, gdzie się wydawało, że ten Betis będzie miał problemy i wiesz, no dzisiaj patrzysz na z perspektywy, oni już przeszli 4 rundy, bo jeszcze jedną w grudniu grali, 4 rundy Pucharu Króla. 3 mecze tam wyjazdowe, no wiadomo, słabsze ligi to na wyjazdach. Teraz ograli z Real Sociedad u siebie w Pucharze Króla i ćwierćfinał grają w czwartek z Athletic Bilbao. Pamiętam, teraz jest tak, ćwierćfinały. 4 drużyny z Andaluzji jest, bo za Sevillą i Betisem jeszcze jest Granada i Almeria. Finał jest w Andaluzji, bo jest na stadionie w Sewilli. To teraz jest tak, ciekaw jestem sam, jak potraktują to. Mi się wydaje, że i Sevilla i Betis będą szli po ten trofeum, żeby zagrać finał u siebie w mieście. I podejrzewam, że zobaczę. Ciekaw jestem właśnie jak tego czwartkowego meczu sam, jaki skład wystawi Athletic Bilbao. Czy to już będą, ogólnie hiszpańskie drużyny, czy to już będzie tak na poważnie potraktowanie tego ćwierćfinału, bo jest jeden mecz. No i już jest taki na wyciągnięcie ręki ten finał w Sevilli. I mi się wydaje, że Betis, no naprawdę trzeba powiedzieć, że tego bym się nie spodziewał, że taka seria, w styczniu 0 porażek, luty już zaczęliśmy, no poczekaj, nawet problem w tym ostatnim meczu z Osasuną, nie? No niby jakaś tam przewaga, no ale trzeba było tego gola strzelić, wpadło, strzelił Betis, wygrywa, tak? To strzelił Borja Iglesias, który nie strzelał w ogóle wcześniej. No właśnie. Tak naprawdę, nie wiem, czy ten powrót Canalesa do drużyny spowodował od tego stycznia, że i te wyniki dobre spowodowały, że tam nagle wydaje się, że jakoś zaczęła, nie wiem, Claudio Bravo znowu, jak wcześniej mówiłem, że kontuzja, nagle defensywa, no nie traci tylu bramek, ile to miało miejsce jeszcze właśnie do końca poprzedniego roku i ten zakończenie tego roku z tym 4-3 z Levante, 4 bramki z Levante stracone. No wiesz, no teraz w nowym roku to patrzysz, no to jedna stracona, no dobrze, 2-2 z Realem Sociedad, no ale 2-0 przegrywali, wyciągnęli i tak dalej, i tak dalej, no i patrzysz, że wszystko się jakoś tam poprawiło, no i skutecznie gonią. Pytanie, czy ta drużyna ma potencjał na bycie w pierwszej szóstce? No bo jeżeli szósty San Sebastian ma tylko 2 punkty przewagi, kto wie?
Widzieliśmy na tej grafice, że Borja Iglesias w ostatnich dwóch meczach zdobył 3 bramki, tyle samo co w poprzednich 47. Mpitra pyta, pisze tak, Borja Iglesias w przeciągu tygodnia daje awans Betisowi do dalszej fazy Pucharu Króla. Wczoraj ratuje 3 punkty w starciu z Osasuną. Wreszcie jest to jakieś przebudzenie napastnika, czy jednorazowy pik i za chwilę wszystko wróci do normy. Ja jeszcze tylko dodam jedną rzecz. Kolejny raz wygląda drużyna, która przeszła, no może nie w całości, ale tam były 3, 4, 5 zakażeń pod koniec roku. Na początku, co z Sevillą nie mogli grać ich. I oczywiście powrót Canales. Kolejny zespół, który skorzystał, że tam się wysypało 3-4 zawodników z koronawirusem, 5 takich bardzo ważnych. I nagle okazuje się, że jak oni po tym przebyciu choroby, wszystko funkcjonuje, to jakby nic im nie dolegało. Tutaj to trzeba, to zauważyłem właśnie, bo mówię, co jest z tą drużyną, że ona nagle nie potrafi meczu przegrać, a wydawało się, że tak co miesiąc to 2 porażki i to takie po 3-4 bramki stracone. No co by nie mówić, to po meczu z Osasuną, tym ostatnim, który Betis wygrał 1-1 po bramce Iglesiasa w końcówce, Pellegrini powiedział, że oni ten mecz jeszcze 2 miesiące temu by przegrali. Tam zaszło sporo taka zmiana mentalna. Ta drużyna, która była wcześniej bardzo wątła, miała problemy w 2 polach karnych, gdzie ani nie zdobywała goli za bardzo i bardzo łatwo je traciła. Teraz zdołała jakby te problemy naprawić. Ona dalej może nie gra wybitnie dobrze, bo mam fragmenty lepsze, fragmenty gorsze, ale naprawdę widać, że w końcu stała się solidna. To jest coś, czego o Betisie nie można było powiedzieć wcześniej. Pellegrini mu pomogło to, że miał, dzięki koronawirusowi miał szansę, żeby poszukać nowych rozwiązań. Tu wszedł Lainez, tam trochę musiał pozmieniać taktykę, tu Canales wrócił, teraz Lainez wypadł, tu wrócił Joaquin, jakoś tam to się wszystko nagle zaczyna kleić. Borja Iglesias to też... To napastnik, który ma na pewno dużo umiejętności. On był jednym z większych rozczarowań w La Liga i no, to liczba, o której mówiłeś, tak? Tych 40 chyba, 40, tyle samo goli co w 40 meczach. To jest fatalna liczba dla niego, ale on bardzo na to czekał. W niego wierzono na Benito Villamarín i dla niego też te bramki, które zdobył w meczu Pucharu Króla z Realem Sociedad, były bardzo ważne. Jak on schodził, chyba Laos ten mecz sędziowy, jak Laos odgwizdał koniec meczu tego z Realem Sociedad, to Borja się po prostu wziął, siadł na murawie i się rozpłakał, bo zeszło z niego takie emocje, które musiały się w nim zbierać przez te wszystkie tygodnie ze względu na krytykę, której się nasłuchał, ze względu na tą metkę transferową, którą mu przypięli, bo kosztował 28 milionów euro. Betis potrzebuje takiego snajpera bez wątpienia, bo no, trudno wyobrazić sobie, by Canales był w stanie utrzymać tak dobrą formę strzelecką przez cały sezon. Tak, on zdobywał 7 bramek w 6 meczach wcześniejszych, ale na dłuższą metę piłkarz, który jest tylko środkowym pomocnikiem, nie jest dziesiątką, nie jest napastnikiem, no, wątpliwie by był w stanie aż tak samemu wyciągnąć zespół. The Davinson podsumowuje formę Betisu krótko na czacie. Betis top. A pytanie do was jest o inny zespół. Damian Polak, dlaczego Villarreal zalicza tyle remisów? Czy jest na to odpowiedź? Rafał Dubiel dodaje, Villarreal z 11 remisem w sezonie wyprzedzili pod tym względem nawet Łeskę. Kto będzie tych remisów miał więcej? Co jest powodem, że podopieczni Unaja Emery'ego kolejny raz nie potrafią dowieść prowadzenia do końca? Rekordziści. I widzę, Unai Emery wyznacza znowu trendy. Mi się to trochę... łączy i staje się tożsame z tym, na przykład, co się działo w Walencji Unai Emery'ego i też zresztą w wielu jego klubach, no bo to był, myślę, problem, który zawsze gdzieś był żywy, albo na pierwszym planie, albo gdzieś z boku, czyli właśnie umiejętność kontrolowania meczów. I w Walencji to był problem bardzo powszechny. Były takie żarty, które latały bardzo długo, że jak Walencja prowadzi 2 golami, to zaraz wprowadzi właśnie, tak jak teraz mówią, Koeman, kolejnego środkowego obrońcę, cofnie się, no i jeszcze te 2 gole w końcówce udaje się stracić. Zawsze takim symbolem tego był, pamiętam, Hedwiges Maduro, że zmiany defensywne u Unai Emery'ego, no i ta umiejętność kontroli meczu, utrzymania tej samej koncentracji, poziomu zaangażowania zawsze była dużym mankamentem jego drużyn. To samo, myślę, powiedzieliby kibice Arsenalu, że potrafili grać spotkania z 30 minutami absolutnie genialnymi na pokroju mistrza Anglii i później tracić wszystko przez godzinę. PSG też miało mnóstwo problemów z koncentracją, chociaż tam akurat najmniej tego było, tak mi się wydaje. No w Barcelonie coś innego się wydarzyło. W Barcelonie wydarzyło się totalnie coś innego, ale tak jakby to akurat jest bardzo mocny stempel, ale tak na przekroju, powiedzmy, całej rywalizacji w Ligue 1, no to myślę, że aż tyle by im tego nie pominali. Natomiast no, u Emery'ego to było zawsze. Albo
bardzo duże, bardzo nierówne dwie połowy, ale to też działało w dwie strony, że on potrafił fatalnie zacząć pierwszą i na przykład swoimi zmianami naprawić spotkanie, odrobić straty, dokonać remontady i nagle zespołem wstrząsnąć, ale też w drugą stronę wiele spotkań potrafił w końcówce zawalić albo właśnie złymi zmianami personalnymi, albo tym, że nagle chciał zmienić taktykę, zaskoczyć czymś rywal, a zaskoczył nawet bardziej swój zespół, więc gdybym miał, bo to oczywiście każde spotkanie jest czymś innym, błędem indywidualnym i tak dalej, gdybym miał to wszystko włożyć do jednego wora, to po prostu myślę, że taki typowy charakter i mental Unai Emery'ego, który w tym swoim szaleństwie nie raz, nie dwa, chcąc zespołowi pomóc, zbyt bardzo namiesza i gdzieś sam swój zespół wytrąci z równowagi. I tutaj mamy efekt tego, że zamiast 5 zwycięstw więcej, no to mamy najwięcej remisów w całej lidze. No tak, to trzeba dodać, że w ostatnich 4 meczach 3 remisy, no ale nie masz najlepszego strzelca w drużynie. To też pokazuje, tak, że masz zawodnika z 10 bramkami, on ci nie zagrał w 4 meczach i z tego są właśnie 3 zremisowane. W 4 meczach ligowych 3 remisy i zaczyna się problem. No, Paco Alcácer strzela bramki, ale ma 5, a tutaj wiesz, no, jednak Moreno 10 i w tych ostatnich meczach. No, liga, każda liga taka, ta z silniejszych, no powoduje, że brak najlepszego strzelca i szukanie tego i trzymanie tego 1-0, tak jak w przypadku Villarreal w ostatnim meczu ligowym. 1-0 jest, nie no, trzeba się, albo musisz strzelić na 2, bo możesz nie dowieść. No to wiele, wiele drużyn tak w ostatnich minutach czeka, mówi nie no, już tam doliczony czas gry, już podnieśli tą tabliczkę, już mamy 3 punkty. Nie mamy 3 punkty, gramy do końca, rywal gra do końca. A wiesz, jak miał być tego Moreno, no to prawdopodobnie byś zaatakował na 2, na 3, bo dzisiaj jest problemem z Realem Sociedad. Nie jest. Nie wygranie meczu. Powinno nie być. Dla Villarreal przynajmniej, ale w kompletnym zestawieniu, przynajmniej z Moreno na szpic. Właśnie ten brak Gerardo Moreno się trochę odbija na Villarrealu, tak jak się odbijał na Celcie brak jego Aspasa. Wiadomo, że nie da się porównywać wyników jednych i drugich, no bo Celta dostaje regularnie w trąbę, kiedy nie ma jego Aspasa, Villarreal tylko te mecze remisuje. Ale widać po grze drużyny, że ona się trochę cofnęła i brakuje jakby alternatywy dla Moreno. Emery próbował czy to Jeremiego Pino, czy Rubena Penie, czy na pewno przydałby mu się sam Uczuk Fueze, który ostatnio nie gra. Ale tutaj brakuje właśnie tego planu Bena na wypadek kontuzji Gerarda. I w tym meczu z Realem Sociedad Villarreal trochę mam wrażenie, że na własne życzenie te punkty stracił. Oni zaczęli mecz bardzo dobrze, szybko to była ta rakieta ziemia-powietrze, jaką odpalił Parejo strzelając jednego z goli sezonu. I później dali się totalnie zdominować jeszcze przed przerwą. Po przerwie ten mecz był bardziej wyrównany. Wiadomo, że Villarreal nie miał ani jednego strzału, Real Sociedad miał tych strzałów 7, ale tak naprawdę jedyne zagrożenie Real Sociedad takie konkretne stworzył dopiero w końcówce, tylko że Villarreal tak naprawdę grał na utrzymanie tego 1-0, no i się przejechał. Moim zdaniem tutaj Emery powinien był trochę bardziej zaryzykować. No, ta drużyna, tak jak mówiliśmy wcześniej, ona jest cały czas w budowie. Emery jest trenerem pragmatykiem, dla niego się liczy byle nie przegrać, jak wygrasz to też fajnie, ale remis też na koniec nie jest najgorszym możliwym rezultatem, a dla Realu Sociedad no to był, no, oni tam zasłużyli właśnie co najmniej na remis, tak? Real Sociedad na Estadio de la Ceramica zagrał bardzo przyzwoity mecz i zasłużenie wyrównał, tak? Tylko że no to nie zmienia faktu, że z ostatnich kilkunastu meczów Real Sociedad wygrał chyba tylko 2. No właśnie, i Bartek sobie dopytuje, czy w przypadku braku zwycięstwa z Kadizem Imanol Alguacil zostanie zwolniony. No tym dużo mówiliśmy ostatnio, nie? Że niezależnie od tego, co się wydarzy, to ta posada Imanola będzie stabilna. Tak. Ale się pojawiały pierwsze głosy w Hiszpanii już, że tak niekoniecznie musi być, bo no możesz się tłumaczyć przez tydzień, czy przez 2, czy przez 3, że masz pecha w meczach, że byłeś lepszy, no ale nie strzeliłeś, ale zabrakło tego, ale zabrakło tamtego. I ten dyskurs gdzieś tam jest w stanie przekonać i kibiców, i dziennikarzy, i też prezesa klubu, który na koniec się zatrudnia, ale jeżeli taka sytuacja trwa 2 miesiące, czy tam 3 miesiące, to coś tutaj jest nie halo. Ja z niecierpliwością czekam na to, aż wróci David Silva do gry. David Silva jest w ostatnim etapie swojej rekonwalescencji. Dzisiaj odbył część treningu z zespołem i naprawdę mam wrażenie, że z nim ta drużyna może wrócić do gry, bo tak naprawdę Imanola będzie mocniej właśnie wtedy, kiedy wróci David Silva, bo to, że on nie był w stanie znaleźć rozwiązania problemów Real Sociedad bez Silvy, to jest spora wada tego szkoleniowca oczywiście, ale jednak z Silvą na boisku Real Sociedad był liderem La Liga, tak, czy tam jedną z najlepszych drużyn w lidze, a bez Silvy wygrał 2 z 17 meczów, z czego jeden to był w Pucharze Króla, drugi chyba w lidze, a drugi w lidze z Atletikiem. To niestety nie jest nic, czym się tutaj można chwalić. A wiesz, mi się wydaje, że może to być, tym bardziej, że Real Sociedad gra u siebie. Ale, no, ale z Kadizem, no już wiesz, musisz wziąć pod uwagę, że no, ten Kadiz wypadałoby w końcu
jakąś drużynę ograć. Trzeba Negredo upilnować, bo ten co wyczynił też... No, ostatnio tak przyglądałem się. 35 lat i też takiego jeszcze gra, co ty tylko to tutaj dobrze było, nie? Luis Suarez 34 strzela, ten strzela Negredo 35, tak? Za chwilę Luis Suarez, znowu Negredo. I tak, to jest liga dla starych ludzi. Średnio wieku 35 razem z 70, a sobie bramki, 4 bramki nastrzelali w meczu. Nie, wracając do Realu Sociedad, no pamiętajmy, że już za chwileczkę, żeby tutaj, to jest 18 luty, Manchester United. No wiesz, musisz brać pod uwagę, tak? Z Pucharu Króla odpadłeś. No fajnie się grało w fazie grupowej Ligi Europy, pomimo tego, że jeszcze z problemami, ale Real Sociedad wyszedł, teraz ma 2 mecze z Manchester United. Ale tak, w Pucharze Króla jeszcze nie ma. No zagrasz zaległy finał, ale on ci nie daje przepustki. W tabeli cały czas nie możesz wygrać, bo masz 6 miejsce. Już zaczyna cię, już cię Betis goni, tam jeszcze kilka drużyn cię za chwileczkę może podgonić. Ja rozumiem, że z Manchesterem, bo jesteś Realem Sociedad, nie wygrasz Ligi Europy, by grać w Lidze Mistrzów w przyszłym sezonie. Tak. Problem. No ale wiesz, no jeszcze pograć, pokazać się, a tutaj w lidze tych punktów, no wydawało się na początku, że to będzie drużyna na pierwszą czwórkę. Dzisiaj ciężko już, niektórzy mówią, że to może nie być drużyna, zespół na pierwszą szóstkę, która da ci gwarancję do przyszłej Ligi Europy. I tak naprawdę fajne te 2 mecze. Może być zmiana, bo wiesz, jak chcesz się pokazać Manchesterem United, który też może ma lepszy zespół, tak? Ale widzisz, że jest do ogrania. Zwłaszcza w obecnej formie. Tak, tak. Wszyscy teraz ma tak wpadły w taki dół. Lekki dołek. Tak. I trzeba powiedzieć, no, szukasz takiego optymizmu. No, jeżeli z tym Kadizem nie wygrasz, może dojść do tomnięcia lekkiego, zmiany szkoleniowca, bo może coś być na rzeczy. No tak naprawdę od którego? To jest jedno zwycięstwo z Athletic Bilbao od listopada? 31 grudnia, tak. 31 grudnia. Ale nie, z później w Pucharze Króla wygrali, ale w La Liga ostatni raz wygrali z Kadizem. Aha, 22 listopada. Czyli całą rundę, no fajnie. Tak, no i od tego czasu 2 wygrane. Jedna właśnie z Atletikiem, druga w Pucharze Króla. No właśnie, tu jest problem. Kochani, to na koniec jeszcze tylko prośba o podsumowanie. No jako, że właśnie się zakończyło, zamknęło okno transferowe i tu jest wiele próśb o różne oceny. Krzysiu Lesiu prosi w waszej opinii najlepszy i najgorszy transfer w okienku zimowym w Hiszpanii. Tylko, że nie bardzo jest z czego wybierać, bo zobaczcie, że to było takie bardzo, bardzo takie rachityczne okienko. Czy jakieś transfery tu na was zrobiły wrażenie? No, no jeśli chodzi o gotówkowo, to widzę najwięcej za Carlosa Fernandeza poszło, zobaczcie, 10 milionów. Razem 20 milionów tylko, tak, wydatków i widzimy, że te ruchy nie rzucają na kolana. Najbardziej podoba się Papu Gomez, który absolutnie jest kandydatem na to, żeby zostać gwiazdorem ligi i Sevilla wznieść na wyższy poziom. Też mocniej położyć te akcenty na ofensywę w ekipie Lopetegiego. Ale tutaj też 32 lata i no zobaczymy, jak się odnajdzie akurat Argentyńczyk w Hiszpanii. Natomiast wielu tych ruchów nie ma. No czekamy na debiuty Dembele, czekamy na debiuty Papu Gomeza. Ja sobie szczególnie dużo obiecuję po Carlosie Fernandezie, bo mam wrażenie, że to będzie napastnik skuteczniejszy, gwarantujący więcej goli niż William José. W Granadzie w tym poprzednim sezonie w Beniaminku 14 bramek, a jak masz za plecami Davida Silva, Oyarzabala, Portu, Merino, to masz prawo uzbierać w pełnym sezonie tych goli jeszcze więcej. Ale zobaczcie, 20 milionów euro wydanych w skali Europy. No Hiszpania 105 na końcu. To no kiedyś to 20 milionów to wydawało... Bo akurat ci nie kupili nikogo słabego, Barcelona, a i Real. No ale nie, no wiecie, bo jakby oni weszli na rynek, to mogłoby się okazać, że byłoby najwięcej, bo zawsze za kogoś, za Brad White'a wystarczyło, żeby tam zapłacić sporą sumę. Słuchaj, no dzisiaj tak z perspektywy tego wszystkiego, ten sezon już musi tak być, dotrwać do tego. Już są pierwsze plany. Prawdopodobnie finał Pucharu Króla będzie rozgrywany przy kibicach. Wiemy doskonale, że niektóre mecze Pucharu Króla były rozgrywane przy kibicach, ale to były na tych mniejszych stadionach, u tych słabszych drużyn. Uzależnione było też od regionu Hiszpanii. I prawdopodobnie już ten finał, te dwa finały Pucharu Króla będą jeszcze nie z kompletem, ale gdzieś tak przynajmniej 50% publiczności, bo tam też jest spory stadion w Sewilli. Tak. Tak, to powoli tak, no bo to wiesz, no to już będą... Nie, ja ostatnio, Tebas chyba ostatnio mówił, że finał Pucharu Króla, w sensie Marka filmowała, że finał Pucharu Króla, ten pierwszy, ten Real Sociedad Athletic będzie na pewno bez kibiców, ale nie, a drugi będzie 2 tygodnie później. No, ale nie, to ci powiem, że to może się znowu, to, nie, no tam są zmiany za zmianami. To tam kwestia, Tebas na pewno mówił, że jeżeli będzie, że w zależności od szczepionki, to pod koniec sezonu będą mogli być kibice na trybunach w La Liga. To też pamiętaj, że to może być tak, że sama Andaluzja powie, że nie, tak, bo to kwestia jest regionu i zależy jak, co będzie, do czego odbierane, ale są pierwsze głosy, że mogłoby się odbyć, tak? No to tutaj nikt nie będzie transferował. No teraz Barcelona i Real pewnie czekają na koniec tego sezonu, bo z drugiej strony
na co ruszyć. Nie wzmocnić się na Ligę Mistrzów, bo nie przyjdzie ci nikt taki, który by cię wzmocnił w zespół. No nie ma takiego na rynku piłkarza, który by ci przyszedł. Tak możesz, nie wiem, do kogoś ściągnąć. No i takiego jak Brad White'a, tak, na uzupełnienie szerszej kadry, no ale on ci nie da wygrania Ligi Mistrzów. Patrzysz w tabelę, no, ktoś rozsądny w klubie mówi, nie, słuchaj, no przecież ich to już nie dogonimy, tu mówię o Atletico Madryt, to po co nam jakiś transfer na cokolwiek. Ale i tak mamy taką drużynę, że ciężko będzie nam wypaść z pierwszej czwórki, no ludzie kochani. Także no poczekamy z transferami do sezonu letniego. A Artflek tylko dodam, pisze Gerard Moreno. Czy nie uważacie, że jest to zawodnik, który powinien trafić do Barcelony przy obecnych problemach finansowych? No. Byłaby to lepsza opcja niż Lautaro Martinez, no nie, no, o którym można zapomnieć. Można zapomnieć w ogóle o jakichś transferach w tym momencie, nie mówiąc już o jakichś tam piłkarzach, którzy są lepsi. Nie ma kasy, no po prostu taka jest rzeczywistość. Tebas mówił w połowie stycznia, że ten, kto mówi o dużych transferach, jest szaleńcem albo nie wie, o czym mówi. Tak się też stało. Więcej niż ta liga wydała chyba Eredivisie jeszcze i nie pamiętam, czy Rosjanie, czy coś tam jeszcze też wydali jakieś większe pieniądze, więc Hiszpanie pod kątem transferowym zeszli na dalszy plan, ale to nie może nikogo dziwić, bo oni za kadencji Tebasa nałożyli na siebie bardzo restrykcyjne normy finansowe i teraz to widzieliśmy także przy okazji nowelizacji tak naprawdę raportów finansowych, jakie kluby La Liga musiały złożyć. Tak, tam jest limit, dostajesz limit wydatków na płace, który jest przyznawany na podstawie twoich przychodów. No i kluby La Liga zakładały, że zarobią koło, że w marcu czy tam w kwietniu wejdzie na trybunę część kibiców, ale później musiały to zweryfikować, że na te budżety, że jednak nikt nie wejdzie. I to nagle ucięło kolejnych kilkadziesiąt milionów euro z tych budżetów płacowych, więc trzeba się było skoncentrować na cięciach. Jak widzieliśmy tę listę transferów, którą przed chwilą mieliśmy na ekranie, no to tak naprawdę, kurczę, no nie ma tam się kim jarać, nie? Są cztery, dosłownie cztery transfery gotówkowe, kilka wypożyczeń, które są no bez większego znaczenia, a to wszystko tak naprawdę ruszyło dzięki kasie, którą przelało Wolves za Williana José, tak? Bo gdyby Wolves nie dało kasy Realowi Sociedad za Williana José, no to Real Sociedad by nie kupił Carlosa Fernandeza, a Sevilla by nie kupiła Papu Gomeza, bo każdy by raczej liczył gdzieś tam ten ostatni grosz. To jest temat na inny program, ale zobaczcie, że teraz po tych zmianach brexitowych i powrotem do, że ciężko, że tylko będzie można reprezentacyjnych zawodników do Premier League sprowadzać, nie będzie takiego dopływu gotówki w ogóle do klubów w Europie, co pewnie i w nas na końcu tego łańcucha pokarmowego uderzy. Ale jest ciekawe pytanie, słuchajcie, Limak tutaj dopytuje. Walencja w końcu się wzmocniła. Czy nowi zawodnicy pomogą w spokojnym utrzymaniu klubu w lidze? Czy walka o utrzymanie będzie trwać do końca? Jak oceniacie w ogóle te nowe nabytki Walencji, w tym Patryka Cutrone? Trochę taki, on jest takim gorącym kartoflem, który sobie przerzucał Milan. Potem Wolverhampton. Ja uważam, że to są jakieś jaja, te transfery do Walencji w tym momencie. W sensie zupełnie nie wiem, po cholerę one są potrzebne. Bo wiesz, Javi Gracia chciał transfery latem. Bardzo prosił, tak, żeby latem dostać piłkarzy, którzy są mu kluczowi do utrzymania poziomu gry drużyny. Tam go pomali, Gracia chciał odejść, nie dostał piłkarzy. Okej. Okay. Przychodzi styczeń, Gracia mówi, że nie wie do końca, czego dostanie, nie robi sobie żadnych nadziei i przez miesiąc nie dostaje nikogo. Nie jest w ogóle informowany o ruchach transferowych, bo mówi na konferencjach prasowych, że nie ma zielonego pojęcia, co się dzieje, bo to wszystko załatwili im i reszta. I nagle w ostatnim dniu okno dostaje trzech piłkarzy tak naprawdę na 3,5 miesiąca, bo na dłużej nie ma szansy ich zatrzymać, no bo raczej tam chyba była tylko opcja wykupu przy tym pomocniku, którego wzięli z Przy Oliwie. Przy tak, to tam była jedyna opcja wykupu, jedyna opcja transferu definitywnego. Więc tak naprawdę masz trzech piłkarzy na 3,5 miesiąca, na 20 meczów, których musisz do drużyny wkomponować, musisz na nowo zbudować jakąś tam taktykę wokół nich. Nie wiem, jaki jest tego sens na koniec dnia. No, Walencja raczej by nie spadła z La Liga z tym, co ma. Mimo wzmocnień raczej nie powalczy o puchary, no bo no, szanujmy się, są jakieś tam granice szaleństwa, jakie mamy nawet w tym roku w La Liga. I tak naprawdę nie widzę w ogóle potrzeby, żeby te transfery robić. Jak już masz tych, no, to nie jest ani wzmocnienie tej drużyny, ani spełnienie potrzeb Gracji. No wiadomo, że on dostał tego stopera, którego chciał, dostał pomocnika, którego chciał, no ale nie miał najmniejszego wpływu na to, by sobie móc wybrać tych piłkarzy. No, trochę to jest pomysł, po takie wiesz, jak w normalnym klubie masz jasną linię, że jest trener, który prosi o wzmocnienie, idzie do dyrektora sportowego, dyrektor sportowy mu daje pięć opcji, ty sobie wybierasz jedną i jakoś tam oni negocjują. Tu go uszczęśliwiono. Zgodnie z kolejnością priorytetów. Tak. A tutaj nagle dostajesz trzech piłkarzy, którzy no, niby są spoko, jakoś tam se radzą, ale to nie są też tacy piłkarze, którzy są wymarzeni, wycmokani, tak, wychuchani przez Grację. To tak jak George Mendes przerzucił trochę pieniędzy między prawników i tak dalej. Po prostu nie wiem, może obiecał komuś, że dobra,
jakaś robota się trafi, no bo jego, o Ferro to już od 3 lat się mówiło z Portugalii, że trafi do Walencji, w końcu po prostu został wypożyczony. Cutrone to ruch z Wolverhampton, gdzie przez Williana Jose nie miałby szans na grę, no i Oliwa to też takie znajomości z Cagliari, znajoma agencja menedżerska, więc tak naprawdę, nie wiem, może po prostu już się zobowiązał, że ileś tam ruchów powstanie. No ruchy bez większego sensu, bez akceptacji trenera, ale to... Przyzwyczailiśmy się chyba, że Walencja nie aspiruje do miana poważnego. Może to jest przyszły właściciel klubu. A już nie jest? Nieformalnie? Już jeden trener dzisiaj powiedział, Bastek, dostał piłkarza, którego tak, nie chciał, więc może gracja. Andrzej Diasz-Boasz, tak, uszczęśliwiony na siłę. Ale ostatnio też pokazał świat trenerski, że nie możesz sobie tak łatwo zrezygnować, bo musisz trochę pieniędzy zapłacić. To jeszcze przedostatnie pytanie z czatu, Kuba Jóźwik. A co sądzicie o wypożyczeniu Briana Rodriguez'a z Los Angeles do Almerii? Czy myślicie, że takich transferów wypożyczeń z MLS-u będzie więcej? Wiem, że to liga niżej, ale może jakiś trend się pojawi. No to zaskakujące. Zaskoczenie, że taki piłkarz trafia do Segunda Division, tym bardziej, że jest normalnie reprezentant kraju. Ale z drugiej strony Almeria to jest chyba najmocniejszy klub tak kadrowo w Segundo obok Espanyolu. Oni tam walczą o awans. Jest tam mnóstwo kasy, bo jest szejk, któremu wciąż chce się płacić, w przeciwieństwie do tego szejka z Malagi. Nie wiem, czy takie coś, czy to jest jakaś tendencja na dłuższą metę, czy nie, ale rzeczywiście jest to ciekawy ruch. Nawet Lopetegui mówił o Almerii właśnie, że to jest najtrudniejszy rywal z Segunda, jakiego mogli trafić. Dzisiaj Almeria w ćwierćfinale Pucharu Króla właśnie gra z Sevillą o 21:00. Tak, ale wiesz, no, trzeba brać pod uwagę, że to jest właśnie taki zespół, który dzisiaj z perspektywy raz finansowej chcą awansować. Tyle, że problem, jeżeli chodzi o awans, wiesz, musi się wzmacniać, szukać wzmocnień. Bo problem z awansem jest taki, że dwaj spadkowicze nie odpuszczają, to znaczy nie odpuszczają. Nikt nie wpadł w tarapaty. Na czele tabeli jest Espanyol, Mallorca. No i wiesz, jeżeli ty nie załapiesz się do pierwszej dwójki, czekają cię mecze barażowe. W meczach barażowych nie ma faworytów. Nie jestem się przekonał. Rok temu to widzieliśmy doskonale, nie? Ale także wiesz, jak to jest taka sytuacja, gdzie pierwsze dwa miejsca awansujesz i uciekaj od meczów barażowych o awans, a jeżeli będzie się potrzebało rozgrywać, no to wzmocnienia. Ale pamiętajmy, to jest jedna z tych drużyn, która bardzo fajnie gra piłkę ofensywną i w Pucharze Króla powiem wam, że tej sobie i może naprosić krwi. To będzie ciekawe. Brian Rodriguez, tylko na to oglądaliśmy go też na mundialu w Polsce młodzieżowym U20 i to jest... Bardzo duży talent, no, przychodzi piłkarz, który z miejsca jest gwiazdą ligi, ale też Almeria pokazuje jako klub, że droga do takiego poważnego futbolu z niej jest bardzo krótka, no bo nawet Darwin Núñez, który Lecha Poznań postraszył, z Almerii odszedł za ponad 20 milionów z Segunda Division do Benfiki. No i krótka była ta droga między tym, że teraz oczywiście ma gorszą formę i też trochę taką załamkę psychiczną, bo od razu jak się zaczęły plotki, że kolejny krok to będzie Barcelona, następca Luisa Suareza i tak dalej, to trochę go to przyćmiło. Ale no sam fakt, że wystarczy ci sezon po transferze z Ameryki Łacińskiej, pokazujesz się w drugiej lidze i możesz już dotykać wielkiego futbolu. No i myślę, że akurat w jego przypadku też tutaj kolejnego Urugwajczyka to był taki podobny ślad, że możesz błyskawicznie w Almerii się wybić, nawet jeżeli to jest Segunda Division. Kochani, to na sam koniec, żeby udowodnić, że nie samym futbolem eksperci i widzowie La Liga Bonita żyją, bo tu jesteśmy ciekawi w ogóle na swój temat różnych informacji. Zobaczcie, Krzysztof Pawlikowski pyta tak. Pani Hales, pytaj Kowala, jakie jest ulubione jego danie hiszpańskie i przełożę to też na was. Wydobądźcie z zakamarków pamięci. Kowal, co jest twoje ulubione danie hiszpańskie? Danie? Nazwać ciężko to daniem. Nie no, jamón serrano, queso manchego. I to mi by wystarczyło, jeżeli chodzi o danie. No takie samo jedyne danie, no to jeżeli już mówimy o daniu, ale będę musiał zaraz zrobić pewnie. Znaczy, puciero. Andaluzyjskie puciero. O, czyli co to? Co się kryje? To jest, ktoś by powiedział rosół, ale to gotujesz na takich kościach. To jest tak, kość od szynki, coś podobnie jak słonina. To jest tak bardzo, są tak do wywaru, słone rzeczy. O. Wrzucasz to w całości, znaczy w całości, w kawałkach taki robisz wywar, do tego dorzucasz tak mięso wołowe. Możesz dać wieprzowe jakieś, takie większe kawałki. Seler naciowy, marchewka i ziemniaki. Oczywiście po gotowaniu się dłużej mięsa to, i do tego garban, znaczy ciecierzyca. I to jest tak, się gotuje, to wszystko później nakładasz. I to jest tak
i z bagietką to wcinasz. Mm. W Andaluzji to powiem ci, znaczy na takie chłodniejsze dni to coś kapitalnego. Panowie, wy macie? Ja jestem tradycjonalistą pod tym względem, bo paeją się, mógłbym zażerać tyle, ile się da, ale jakieś churros też trochę tęsknię za takim, jak właśnie w Madrycie sobie chodziłem, czy po Barcelonie, to było wspaniała rzecz. Tak tutaj u nas są dość niby takie budki z churros, na przykład pod Arkadią jest w Warszawie budka, no a to jest kompletnie nie to samo. Kiedyś próbowałem też w domu zrobić, byłem na jakimś, na warsztatach z Polish Cooking, tam przynieśli do zrobienia, a to też... Jednak ten klimat restauracyjny jest kompletnie inny. Teraz byłem w weekend w Gdańsku, tam otworzyli niektóre restauracje i to właśnie to wejście samo do knajpy na chwilę było kompletnie irracjonalne wraz z przeżyciem, bo z jednej strony to było super, ale z drugiej strony czułem taki niepokój, co ja tutaj kurczę. No, nielegalnie sobie, jak w czasach, nie wiem, prohibicji. Dominiku? Tak. Ja jestem gigantycznym fanem i owoców morza, i też rybek, więc trochę na szczęście w Meksyku mogłem to nadrobić, ale nawet w ten weekend powiem wam, że spragniony mam taką teraz książkę kucharską właśnie hiszpańską, trochę eksperymentuję, więc na przykład w ten weekend nawet taką rybę jak żabnica prosiłem, żeby mi tam zamówili i sobie przygotowywałem takie danie, bo to też kuchnia śródziemnomorska. Taki diabeł morski, to nie zawsze jakby powiedzmy jest tutaj dostępne, ale różne rzeczy sobie eksperymentuję, mam kuchnię, mam jakby książkę, rozwijam język hiszpański, jakieś tam różne rzeczy, więc ja to najbardziej do morskich rzeczy. To tak jak ja wam powiem, że ja bardzo lubię i zawsze jem polpo al-Ajegajego. Pulpo al-Ajegajego. Pamiętam pierwszy raz. Rewelacja. Tak, kurczę, jakaś kolacja zaraz musi. Tak, że zaraz właśnie gdzieś... Tak. I do tego oczywiście musi być zimne piwko, bo to piecze troszeczkę, to jest tak zawsze przypalone. Dobrze. To na sam koniec jeszcze też nie tyle futbolowo, co taka nowinka technologiczna. Wyczailiście jakąś nową kamerę. O co 8K. Chodzi? 8K? Tak, no jest kamera, która daje trochę... La Liga ogólnie rzecz biorąc w tym momencie mocno się wzoruje na nowinkach technologicznych, które widzimy na przykład w NFL. Z NFL wzięli tę kamerę, do której piłkarze się cieszą, ta fancam. To jest kamera, które są dwie kamery na boisku. One są mocno oznaczone na takich jakby trybunach, znaczy takich podestach jakby. I tam piłkarze wiedzą, że jeżeli chcą celebrować gola, to właśnie idą do tej kamery konkretnej, tam sobie mogą robić. Tak celebrował na przykład Messi gola, tego ma z Diego Maradona. On widzi dokładnie, w którą kamerę ma spojrzeć, gdzie pójść i co zrobić. A tutaj była ta kamera 8K, o której mówiliśmy, to ona daje taki obraz jak z gry komputerowej. Ja właśnie na to uwagę zwróciłem. Ja, mnóstwo innych ludzi właśnie, jak celebrował gola Griezmann, to tam była ta kamera i to wyglądało naprawdę jak obraz z gry komputerowej. W takim znakomitej jakości, też tych piłkarzy można było posłuchać. I to była naprawdę fajna, nowoczesna rzecz. Czujesz, jakbyś ich mógł dotknąć tak zaraz. Tak. I tym kończymy. Powiem tylko, że spodobała się rozmowy kulinarne. Nawet Eugeniusz Kwiatek mówi, czy pan Kowalczyk może by napisał książkę kucharską. Wojtek, jak jeździmy czasami samochodem, właśnie wracamy razem, to Wojtek regularnie coś tam opowiadam. Jakieś historie Ja uwielbiam fajnie spędzać czas w kuchni, no ale to nie... Właśnie, nie, Kamil ale nie Sieprawski będę... pisze program GZK Gotuj z Kowalem. Może trzeba wrzucić na zarząd kanału sportowego. Wolę sobie pichnić, coś robić w domu, w kuchni, niż pisać o tym. Oczywiście mogę pogotować, ale po co pisać książki, jak wystarczy sobie zakodować w głowie, jak to wyglądało. Bardzo, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą La Liga Bonita. Wojciech Kowalczyk. Dziękuję. Dominik Piechota, Nuance Sport i Jakub Kręciło, Sport.pl. Dziękuję bardzo. Bardzo serdecznie, a was zapraszam na siedmiu wspaniałych, jak zawsze, środa 19. Zapraszam w imieniu Tomka Smokowskiego, wszystkich sympatyków FIFA. A za dzisiejszą La Liga Bonita dziękujemy wam bardzo serdecznie.